Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i będę miała przyjemność prowadzenia tej dyskusji. Dyskusja Polacy i Unia Europejska za i przeciw będzie dotyczyła tego, co myślę wszystkich ludzi z dzisiaj pochylających się nad kwestią europejską w Polsce powinno interesować, a mianowicie co właściwie powoduje, że poparcie dla Unii Europejskiej jest częścią postaw danego człowieka, danej grupy społecznej, albo też co powoduje, że ludzie, grupy społeczne zwracają się przeciwko Unii Europejskiej. Innymi słowy, jakie postawy, jakie cechy społeczne, jakie procesy społeczne powodują, sprzyjają poparciu dla Unii Europejskiej dzisiaj w Polsce, a jakie raczej są powiązane z brakiem tego poparcia. I oczywiście chcielibyśmy się też zastanowić, co z tego wynika dla samego poziomu tego wsparcia postawy proeuropejskiej w Polsce w najbliższej przyszłości. Zaprosiliśmy do naszego panelu przede wszystkim panią profesor Joannę Konieczną-Sałamatin, socjolożkę, mogę powiedzieć statystyczkę też, bo to jest pewna specyficzna odmiana statystyk. Jest to specyficzna odmiana socjologów. Wykłada pani Joanna Konieczna-Sałamatin, od wielu lat wykłada w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i jest autorką publikacji, którą mam nadzieję państwo wszyscy już dostaliście i trzymacie w rękach. Publikacji dokładnie na ten temat, opartej na najnowszym badaniu European Value Study. Publikacji pokazujących na podstawie danych, jak te korelacje cech społecznych i postaw ze stosunkiem do Unii Europejskiej w Polsce dzisiaj wygląda. I o takie słowo wstępne i najważniejsze tezy, konkluzje tych analiz zaraz będę panią Joannę prosić. Zaprosiliśmy także do dyskusji panią profesor Mirosławę Marody, kierownika Zakładu Psychologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącą Rady Instytutu Socjologii UW, kierownika Ośrodka Badań Politycznych, pana profesora Janusza Czapińskiego, witam bardzo serdecznie, psychologa społecznego, profesora na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i na emeryturze i prorektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, to się zgadza, oraz pana Adama Traczyka, współzałożyciela i prezesa Fundacji Global Lab, eksperta szczególnie zainteresowanego kwestiami niemieckimi i europejskimi w polskiej polityce zagranicznej. Jeszcze raz witam serdecznie i nie przedłużając, bardzo proszę. Działa? Nie? Uwaga, dobrze, teraz działa. Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie do współpracy i do właśnie no, napisania tego raportu, czy też tej analizy. No bo rzeczywiście, jak tak opowiadamy sobie o tym, że co Polacy popierają bądź nie popierają członkostwo
Polski w Unii Europejskiej, to dosyć ciekawe, znaczy zaczynamy się zastanawiać, no właściwie, ale co to znaczy tak naprawdę? I to od tego właśnie chciałabym zacząć, bo tutaj ten pierwszy wykres, który tutaj jest na tym slajdzie, on pokazuje poparcie Polski, znaczy Polaków dla członkostwa w Unii Europejskiej. I to znaczy to są dane CBOS-u od 1994 roku. Pokazane jest, jak to wyglądało, jak to się tam zmieniało. I cały czas widać, że to poparcie dla członkostwa jest bardzo wysokie. No ale tak, członkostwo, ale jakie? No właśnie, między innymi, znaczy tu obok macie Państwo dane z bardzo świeżego badania z 2018 roku, z początku 2018 roku, w którym zapytaliśmy, no dobrze, ale jakie są pożądane relacje Polski z Unią Europejską? No i znaczy widać, że tak naprawdę najczęściej wskazywana była taka opinia, że Polska powinna zachowywać jak najwięcej niezależności od Unii Europejskiej, ale pozostawać jej członkiem. No, czyli tak trochę być, trochę nie być w tej Unii, tak, ale jednak być. Ale znaczy ten pogląd taki, że należy jak najsilniej integrować się z Unią Europejską, też jest dosyć popularny, no bo znaczy no ponad 1/3 za tym się opowiadała. Natomiast ci, którzy uważali, że w ogóle należy wyjść z Unii Europejskiej, to jest w ogóle margines, tak? To są 4%. Niektórzy nie mają zdania i tak dalej. No i właśnie, znaczy, no, czyli tu, no jednak z tych danych CBOS-u wynika jakieś takie entuzjastyczne w ogóle przekonanie, że tak, Polska w Unii Europejskiej to super, bo to tam pod 90% podchodzi. No jak zaczynamy bardziej w to jakoś wchodzić głębiej, no to się okazuje, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. No i stąd właśnie pytania, no dobrze, to dlaczego właściwie chcemy być w tej Unii Europejskiej? Bo coś z tego mamy, czy bo uważamy, że po prostu jesteśmy no, częścią Unii Europejskiej i dlaczego mamy w niej nie być, skoro nią jesteśmy w jakimś sensie, tak? No i właśnie dane z tego Europejskiego Sondażu Wartości pozwalają trochę się zagłębić w tą kwestię, no bo jak sondaż wartości, to jest o wartościach, więc możemy zobaczyć, czy stosunek do Unii Europejskiej jakoś się do tych wartości ma, jak się ma, z jakimi wartościami jest powiązany. No i o tym jest mój tekst, i o tym Państwu chciałabym trochę opowiedzieć, no i mam nadzieję, że będziemy o tym dyskutować. Znaczy, jeśli chodzi o wskaźniki poparcia dla Unii Europejskiej, którymi dysponowałam, no to właściwie były, znaczy w tym sondażu europejskim wartości to był jeden taki wskaźnik, to znaczy, znaczy poziom zaufania, tak? Czy ma pani zaufanie do Unii Europejskiej i tam można było odpowiedzieć od zdecydowanie tak do zdecydowanie nie, tak? Czyli zdecydowanie tak, raczej nie i zdecydowanie nie. No, w tym drugim badaniu szczegóły wszystkie, jakie badanie, jaka próba i tak dalej, to one są w tej publikacji, więc nie chciałabym już w tej chwili jakoś o tym długo opowiadać. Ale w tym drugim badaniu to jeszcze pytaliśmy, czy członkostwo Polski w Unii Europejskiej miało pozytywny czy negatywny wpływ na takie 5 rzeczy. Wygląd miast i miasteczek w Polsce, znaczy miast, miasteczek i wsi w Polsce, poziom życia Polaków, sprawność działania państwa polskiego, przekonanie Polaków, czy przekonanie mieszkańców Polski, że Polska jest ich ojczyzną i zachowanie tradycyjnych wartości Polaków. No i to, co mają Państwo tutaj przedstawione, to jest odsetek tych, którzy odpowiedzieli tak. To znaczy zdecydowanie tak, albo raczej, znaczy zdecydowanie pozytywny albo pozytywny stosunek miała Unia Europejska na te właśnie 5 rzeczy. No i tutaj znaczy z tego też się wyłania taki optymistyczny dosyć wniosek. Przypominam, że to jest badanie z początku 2018 roku. To nie są dane historyczne, tylko znaczy no w pewnym sensie historyczne, ale to historia bardzo współczesna. Ponad połowa Polaków wszystkie te elementy uważa, że, znaczy, że na nie Unia Europejska miała wpływ pozytywny. Jeśli chodzi o zaufanie do Unii Europejskiej, ten lewy wykres, to tutaj znaczy, pokazałam
dane z poprzedniego sondażu wartości, który był w 2008 roku i z obecnego, znaczy z najnowszego, który był w końcu 2017 roku. Tutaj widać, że tu nie zaszły jakieś istotne zmiany. Jest jedna ciekawa rzecz, to znaczy, no proszę zobaczyć, że ci, którzy zdecydowanie nie ufają Unii Europejskiej, to jest na czerwono. No tam nie bardzo widać tą cyfrę, ale to w 2008 roku było 10%, a w 2017 15%. Ci, co nie ufają, to zrobili się jakby tacy bardziej radykalni w swoim braku zaufania. Tak, natomiast ci, którzy ufają, to w zasadzie tak samo mniej więcej oni wyglądają, jest taka sama struktura jak poprzednio. To wydaje mi się dosyć ciekawe. Kolejna rzecz, która też jest dosyć ciekawa, to jest jak to zaufanie do Unii Europejskiej ma się do zaufania do innych instytucji, no bo to zawsze jest dobrze popatrzeć na takie rzeczy w kontekście, bo tak to trudno ocenić, czy to jest dużo, czy mało. No i tak, po pierwsze, tu wszędzie są dane z roku 2008 i 2017, ale proszę zobaczyć, że tam, gdzie mamy długie czerwone, wysokie czerwone słupki, to są instytucje polskie, tak? Rząd, Sejm, rząd i Sejm właściwie, tak, bo ostatnie to jest wojsko, to które akurat cieszy się dużym zaufaniem dosyć. A tu, gdzie mamy tak mniej więcej porówno zaufanie i brak zaufania, no to są instytucje międzynarodowe, czyli Unia Europejska i ONZ. No, chodziło o to, żeby jakiś kontekst tutaj był. No i zwróćmy uwagę, że do Unii Europejskiej, znaczy tak, z jednej strony te zmiany poziomu zaufania nie są jakieś bardzo duże, tak jak pokazałam już na poprzednim slajdzie, było widać, ale z drugiej strony jest dosyć istotne to, że no ta struktura się trochę zmieniła, prawda? Bo mamy, znaczy w 2008 roku jednak mieliśmy więcej ufających niż nieufających, a teraz jest odwrotnie, tak? Znaczy to, co brakuje do 100%, oczywiście to są trudno powiedzieć, tak? Więc tutaj mamy, to przeszło na drugą stronę. No i właśnie jest pytanie, no dobrze, dlaczego, tak? Z czym to się wiąże? No oczywiście socjolog to pierwsza rzecz, na którą zwraca uwagę, to na miejsce w strukturze społecznej. Wykształcenie, wiek, czy też pokolenie, status społeczny, czyli zarobki, tam no właśnie wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no szczegóły, jak to wygląda, to są w tym tekście, bo okazało się, że poza pokoleniem, poza tym rokiem urodzenia, to w zasadzie te wszystkie inne zmienne, to jeżeli w ogóle wpływają na to, czy mamy zaufanie do Unii Europejskiej, czy nie, to w niewielkim stopniu, albo w ogóle nie wpływają. To właśnie, gdzie jesteśmy w tej strukturze społecznej. Natomiast wpływają bardzo ciekawy, jak mi się wydaje, sposób wartości. Jakie wartości? No, żeby zobaczyć, jakie wartości, no to trzeba w tym sondażu wartości, to mamy wielkie spektrum do wyboru. No, myślę, że najciekawsze to są te, na które, no, Unia, na których opiera się Unia Europejska, tak? Czyli w traktacie o Unii Europejskiej są takie wymienione, w szczególności poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, tak, tolerancja, równość kobiet i mężczyzn. O nich tutaj właśnie powiem. No nie będę przedłużać, ale parę słów. Od razu kwestię równości kobiet i mężczyzn możemy od razu, że tak powiem, załatwić, ponieważ z jednej strony Polacy są dość tradycyjni, jeśli o to chodzi. Na przykład takie zdanie, gdy brakuje miejsc, znaczy nie, przepraszam, kobiety mogą pracować, ale to, czego większość z nich naprawdę chce, to dom i dzieci, to 62% się z tym zgadza. Ale jeśli już, ale z innym z kolei stwierdzeniem, że jak brakuje miejsc pracy, to mężczyźni powinni mieć większe prawo do pracy niż kobiety, to znowu 2/3 się z tym nie zgadza. Jednak powinno być równo, tak? Ale te poglądy w ogóle nie mają żadnego związku z tym, czy my popieramy, czy nie popieramy, czy mamy zaufanie, czy nie mamy zaufania do Unii Europejskiej. Więc to w ogóle, to nie tego rodzaju tradycjonalizm jest odpowiedzialny ewentualnie za to, że nie mamy zaufania do Unii Europejskiej, tak? Co natomiast jest istotne? No, postawy wobec demokracji na przykład, wobec wolności, o której wspominałam. Tutaj dwie rzeczy są ciekawe w tych analizach. Jedna to jest, co się zmieniło w tych wartościach w społeczeństwie,
A drugie, jak to się ma do zaufania do Unii Europejskiej. No i popatrzmy, znaczy lewy slajd. Czy demokratyczny system polityczny to dobry sposób rządzenia naszym krajem? No, w 2008 roku, że on jest bardzo dobry, to uważało 21%, a w 2017 to 43%. Ponad dwukrotny wzrost takiego silnego przekonania, że my to bardzo lubimy, jak u nas jest demokracja. Jeszcze w dodatku w tym roku po raz pierwszy, znaczy w zeszłym roku, tak, w ostatnim sondażu po raz pierwszy zapytano też uczestników, czy ważne jest dla pana, pani, żeby kraj, w którym pani mieszka, był rządzony w sposób demokratyczny. I tam była taka skala 10-punktowa, od 1 do 10. Proszę państwa, 88% wybrało trzy najwyższe oceny, ale 65% wybrało tą w ogóle najwyższą, 10. To się naprawdę rzadko zdarza. Znaczy, to świadczy o bardzo silnym zdecydowaniu respondentów. Bo jak się respondentowi da tak dużo tych punktów, to rzadko się zdarza, żeby oni te skrajne wybierali. A tutaj 2/3 po prostu wybrało to skrajne. No i jeszcze druga jest taka rzecz, która to już jest taka bardziej kwestia analityczna, bo to są tutaj, mamy odpowiedź na jedno pytanie. Tam mamy odpowiedź na, znaczy taki indeks zrobiony z wielu, znaczy z dwóch właściwie pytań. Tam były przedstawione różne cele, które może realizować nasz kraj. I to było tak, utrzymanie porządku w społeczeństwie, stworzenie ludziom możliwości wpływania na decyzje władz, przeciwdziałanie wzrostowi cen i obrona możliwości swobodnego wypowiadania poglądów. I respondent miał wybrać dwa z tych czterech i wskazać, które jest najważniejsze. No i teraz dwa z nich, to znaczy stworzenie ludziom możliwości wpływania na decyzje władz oraz obrona możliwości swobodnego wypowiadania poglądów, no to są takie właśnie takie cele, które Christian Welzel, badacz też demokracji, nazwał aspiracjami wolnościowymi. No i to właśnie tutaj mamy ten rozkład, który tutaj mamy, to jest właśnie no jakby uznawanie tych aspiracji wolnościowych. Najwyższy to są ci, którzy na pierwszym i drugim miejscu postawili aspiracje wolne, właśnie jeden z tych dwóch celów, które przeczytałam. Tak? Średnie to takie, gdzie na pierwszym miejscu postawił ten jeden z tych dwóch, a na drugim jakiś inny. Tak? A no, niski poziom to jest taki, kiedy postawił na pierwszym miejscu jakiś inny cel, a na drugim ten wolnościowy, powiedzmy, tak? No i wreszcie bardzo niski, no czyli żadnego z nich nie wybrał. Znowu, dlatego to tak szczegółowo opowiadam, bo tutaj nastąpiła naprawdę bardzo wyraźna, bardzo ciekawa zmiana pomiędzy tymi dwoma momentami badania. To znaczy, no ile tam? 4 razy więcej praktycznie jest tych, którzy wybierają które mają ten najwyższy poziom aspiracji wolnościowych. I te postawy korelują, są związane z zaufaniem do Unii Europejskiej. Jedno i drugie, i zaufanie do, znaczy i ten wybór demokracji jako systemu rządów i wspomniane aspiracje wolnościowe. Znaczy, czyli im bardziej ktoś popiera tą demokrację, im ma wyższy poziom aspiracji wolnościowej, tym bardziej ufa, częściej ma tendencję do wyrażania zaufania do Unii Europejskiej. No to wygląda mniej więcej tak. No, jeśli popatrzymy na dane tak już bezpośrednio, także ci, którzy uważają, że demokracja jest zdecydowanie dobra, no to 57% ufa, 43% nie ufa. Jeśli ci, którzy uważają, że demokracja jest raczej dobra, no to tutaj już jest tak 50-50, a ci, którzy uważają, że jest niedobra, znaczy albo zdecydowanie i raczej, tutaj już nie mogłam ich rozdzielić, bo ich mało było bardzo, prawda? No to oni częściej nie ufają. Podobnie, znaczy bo tam podobnie sformułowane było też pytanie o to, czy uważa pan czy pani, że system polityczny oparty na rządach silnego lidera, który nie musi się liczyć z wyborcami, jest odpowiedni dla naszego kraju. No i tam sytuacja była odwrotna, tak? Ci, którzy uważali, że jest odpowiedni, no to raczej mieli tendencję do nieufania Unii Europejskiej. No, czyli można tak to trochę
Powiedzieć, że tak, mniej więcej to wygląda. To znaczy, że ci, którzy ufają Unii, to są tacy demokratami. No, korelacja w dwie strony działa, prawda? Ci, którzy z kolei, znaczy brak zaufania do Unii się z kolei wiązał właśnie z tą tendencją do wyboru takiego autorytarnego systemu rządu. No a z kolei wyższe aspiracje wolnościowe sprzyjały też zaufaniu do Unii Europejskiej. Kolejna rzecz, jeszcze ta jedna i następna, tak, bo wiem, że tutaj czas jest ograniczony. Tolerancja. Tak, tolerancję mierzyliśmy w taki sposób, że pytaliśmy, znaczy tam w tym sondażu wartości jest cała lista różnych grup, których można chcieć lub nie chcieć mieć za sąsiadów. No i respondenci mieli wskazać, kogo nie chcą mieć za sąsiadów. No tutaj do analizy zostały wybrane cztery grupy. Cudzoziemscy, robotnicy, muzułmanie, homoseksualiści i osoby odmiennej rasy. Tutaj znowu ciekawe są dwie rzeczy. Jedna to jest taka, jak to się wiąże z zaufaniem do Unii Europejskiej, a druga to jest taka, co się zmieniło od 2008 roku. Bo proszę Państwa, tolerancja, może, znaczy jak się czyta gazety, czy słucha w ogóle tego, co się w tak zwanym dyskursie publicznym dzieje, to można trochę dojść do wniosków przeciwnych, ale tolerancja badana w ten sposób wzrosła. I to znaczy, no, jak się policzy średnią, no, tak, bo można zliczać, tak? Ile z tych kategorii człowiek nie chciałby mieć za sąsiadów? No, można od 0 do 4 mieć, tak? Nie chcieć. No to średnia w 2017 roku wyszła 0,8, czyli poniżej jednej kategorii, tak? A w 2008 1,1 to jest, znaczy, no, na poziomie średniej to nie jest wielka różnica, ale ona jest istotna statystycznie. Ale proszę zobaczyć, też ciekawa jest struktura tego, tej nietolerancji. Dlatego tutaj zamieściłam też, kogo odrzucano w 2008 roku, bo w 2008 roku przede wszystkim odrzucano homoseksualistów. 53% nie chciało ich mieć za sąsiadów. No i na drugim miejscu byli muzułmanie. Dzisiaj, jeśli chodzi o homoseksualistów, no to też dość dużo ich nie chce mieć za sąsiadów, ale jednak bardzo wyraźnie mniej, tak? 30%. No na pierwszym miejscu są muzułmanie, tak, no ze znanych oczywiście powodów, ale też na przykład osoby odmiennej rasy. Znowu, no, znaczy zmniejszyła się tutaj ilość tych osób, które ich odrzucają. Także to też jest dosyć ciekawe. No i nietolerancja koreluje z zaufaniem do Unii Europejskiej w taki sposób, no tutaj, znaczy na osi, słucham, znaczy tolerancja, nietolerancja, na tym wykresie, na osi poziomej jest wskaźnik nietolerancji, czyli im większy jest wskaźnik, tym więcej ludzi nie chce, znaczy tym więcej tych grup nie chce mieć delikwent za sąsiadów, tak? Czyli no, tam, gdzie 4, to znaczy nikogo z tych czterech kategorii nie chciała, tam, gdzie 0, to nikogo nie odrzucił, wszystkich akceptował. Tak, no i proszę zobaczyć, znaczy no, jedyna grupa, w której zaufanie do Unii Europejskiej przewyższa brak zaufania, no to jest ci, którzy nikogo nie odrzucili, a ich było bardzo dużo. Znaczy, no tu nie podałam już odsetków, ile, ale ich było bardzo dużo. I tak widać, że tak, to, ten brak zaufania to prawie liniowo rośnie z nietolerancją, prawda? I ten współczynnik korelacji tej właśnie tolerancji czy nietolerancji był wyższy i z zaufaniem do Unii Europejskiej był wyższy niż między poparciem dla demokracji a poparciem czy zaufaniem do Unii Europejskiej. I ostatnia już zupełnie rzecz, która wydaje mi się niezwykle też ciekawa, to jest związek religijności z tymi postawami, znaczy z zaufaniem do Unii Europejskiej. Mianowicie no, w ogóle w sondażu europejskim wartości różnych pytań dotyczących religijności jest bardzo dużo i można na tą religijność patrzeć na różne sposoby. Ja uwzględniłam tak zwaną religijność kościelną. Właśnie no, między innymi profesor Marody i profesor Mandes takie indeksy utworzyli religijności kościelnej i religijności wewnętrznej. No ta religijność kościelna, no to jest taka, ona powstaje z takiego, z odpowiedzi na takie pytanie, czy Kościół katolicki w Polsce daje właściwe odpowiedzi na pytania dotyczące następujących obszarów.
I te obszary to były tak, duchowe potrzeby człowieka, problemy życia rodzinnego, moralne problemy i potrzeby jednostki, problemy społeczne i polityczne ważne obecnie dla naszego kraju. No proszę zobaczyć, znaczy tutaj na wykresie mamy procenty, znaczy odsetek odpowiedzi tak. To znaczy, że tak na te problemy Kościół katolicki daje właściwe odpowiedzi. Ciemniejszy słupek 2017 rok. We wszystkich kategoriach spadł procent odpowiedzi pozytywnych, tak? No, znaczy, no jak średnia znowu zmniejszyła się o 0,3, to jest istotna statystycznie różnica. Ale w każdym razie, znaczy, no i widać, że to się zmniejsza. Natomiast, co jest ciekawe i nowe w tym roku, to jest to, że istnieje korelacja między tym wskaźnikiem religijności kościelnej, to znaczy takim zliczającym, na ile tych problemów dostaje człowiek odpowiedzi od Kościoła, a poziomem zaufania do Unii Europejskiej. Tak? W 2008 roku nie było tego związku w ogóle. Korelacja nie występowała. Tam jakaś z niektórymi politycznymi pytaniami, tam jakieś korelacje w 2008 roku były bardzo niewielkie, bardzo słabe, ale jeśli chodzi o zaufanie do Unii Europejskiej, nie było tutaj korelacji. W 2017 roku ta korelacja, no ona też nie jest jakaś bardzo wielka, ale jest znacząca i wyraźna. A co najdziwniejsze dla mnie, jest to, że również miary, takie indeksy związane z religijnością wewnętrzną, czyli z takimi praktykami już prywatnymi, ile razy ktoś się modli, czy jak ważny jest dla niego Bóg, tak osobiście i tak dalej, również ten wskaźnik wykazuje korelację z tym zaufaniem do Unii Europejskiej. To znaczy, że ta sfera życia już... Znaczy negatywną, tak. Im bardziej ktoś jest... Tak, przepraszam, bo tego nie powiedziałam. Chociaż no, tutaj widać, tak? Znaczy ci, którzy na żadne pytanie nie uzyskują odpowiedzi od Kościoła katolickiego, to częściej Unii ufają niż nie ufają. Ci, którzy na jedno pytanie albo na dwa też, nie na dwa pytania, tylko na dwie grupy problemów, też częściej Unii ufają niż nie ufają, a ci, którzy na trzy lub cztery, no to oni częściej nie ufają, tak? To tutaj to jest, znaczy, czyli korelacja jest negatywna, ale właśnie no, najbardziej no, takie może zaskakujące jest to, że jej nie było wcześniej. To znaczy ona, czyli mamy coś takiego, okazało się, że z jednej strony widzimy, że ta religijność, przynajmniej ta kościelna, ona się zmniejsza, tak poziom, ten wartość tego indeksu zmalał, ale równocześnie on nabrał takiego politycznego wymiaru. I to, znaczy to jest wszystko, jeśli chodzi o te dane, które chciałam Państwu przedstawić. Zapraszam do czytania tekstu, w tekście jest ich dużo, dużo więcej. Mogę jeszcze tylko wygłosić jedno zdanie, mianowicie, że wydaje mi się, że tak generalnie rzecz biorąc konkluzja, bo to co z tego, no i co z tego, tak? No to z tego, że chyba konkluzja jest dość w sumie optymistyczna, no bo jeśli popatrzymy na te zmiany, które zachodzą w obrębie wartości w Polsce, no to one idą w takim kierunku, no, z poparcia dla demokracji, dla wolności, tak? Z jednej strony. Z drugiej strony, no skoro te postawy są, znaczy jeżeli zaufanie do Unii Europejskiej jest ugruntowane w wartościach, no to znaczy, że ono jest dość trwałe, znaczy, no bo takie zaufanie do instytucji sytuacyjne może się łatwo zmieniać. Jeżeli ono ma oparcie w wartościach, no to tak łatwo się nie zmieni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. W dzisiejszych czasach każda optymistyczna konkluzja jest na wagę złota, więc za tą szczególnie dziękuję. Ale moja taka refleksja jest taka, że z tych badań wynika, że Polacy odczytują Unię jako wspólnotę wartości. Jeżeli to właśnie wartości są tym czynnikiem, które decydują o poparciu lub czy korelują
o poparciu lub braku poparcia. No i ta gigantyczna rola Kościoła, która w tej sytuacji no jest naturalna, ale też jest jakąś ogromną odpowiedzialnością, czy potencjałem, czy zagrożeniem. To jest pytanie też może do naszej dyskusji. A teraz chciałabym poprosić panią profesor Marody o takie spojrzenie bardziej z perspektywy psychologii społecznej. Ja naszych dyskutantów poprosiłam o głosy krótkie, zarówno w odpowiedzi na te postawione na wstępie pytania, jak i ewentualne polemiki czy komentarze do analiz przedstawionych przed chwilą. Bardzo proszę. Dobrze, tu moja koleżanka nie podała jeszcze jednej takiej korelacji, która wyszła w jej analizach, a która wydaje mi się niezmiernie istotna, a mianowicie pozytywna korelacja między brakiem zaufania do Unii, a zaufaniem do rządu obecnego. No tak, a wcześniej, bo w 2008 roku to szło w tą samą stronę. Znaczy ci, którzy ufali rządowi, ufali też Unii Europejskiej, a teraz się odwróciło. Tak. Dlaczego o tym wspominam? No dlatego, że to jest coś, co musimy pamiętać. To znaczy oddziaływanie takiego, powiedziałbym, antyunijnej postawy w dyskursie publicznym. Ten Europejski Sondaż Wartości był wykonywany w Polsce czterokrotnie. On jest wykonywany mniej więcej co 10 lat. I jak się patrzy na dane od 90 roku, to łatwo zauważyć, że spadek zaufania do Unii następuje w 99 roku. To jest początek właściwie tych przygotowań akcesyjnych i ci, co tamte czasy pamiętają, to pamiętają również takie mocne wzmożenie różnymi katastrofami, które miała na nas sprowadzić wejście do Unii. Prawda? Na przykład wykupywanie ziemi przez Niemców. Prawda? Taki ulubiony wątek, który się wtedy pojawiał. Na przykład koszmarna drożyzna przez wprowadzenie euro i tak dalej, i tak dalej. No w tym roku również, to znaczy w ostatnich badaniach również, o czym wspominała Joanna, mamy lekkie tąpnięcie tego zaufania do Unii, no ale temu też towarzyszy właśnie pojawienie się bardzo takiej negatywnych wątków w dyskursie publicznym. Także jest to postawa, to zaufanie do Unii bardzo wrażliwa na treści, które się pojawiają w szerszych wypowiedziach. Druga rzecz, którą chciałabym tutaj wspomnieć, pani ambasador przed chwilą powiedziała, że Polacy odczytują Unię jako wspólnoty wartości. No ja bym tego nie powiedziała. To, że podobieństwo wartości, pojawia się podobieństwo wartości Polaków do wartości, które są no, jak gdyby takie głoszone przez Unię Europejską, to jest jedna rzecz. Natomiast z naszych badań wynika, a oprócz tego sondażu robiliśmy również wywiady grupowe i wywiady indywidualne będziemy teraz robić. Z naszych badań wynika, że Unia Europejska jest postrzegana przede wszystkim jako układ odniesienia do oceny własnego położenia na przykład. I to położenia ekonomicznego, no na takiej zasadzie, że zacytuję z pamięci, marchewka kosztuje tyle samo w Tesco w Brukseli, jak i w Warszawie, ale ja zarabiam w Warszawie znacznie mniej niż zarabiałbym w Brukseli, prawda? Więc to jest ten wymiar. Ale również pojawia się jako układ odniesienia do czegoś, co jest najlepiej chyba oddaje zdanie, tam się łatwiej żyje. I to dotyczy przede wszystkim, proszę Państwa, nie wymiaru ekonomicznego, ale kontaktów z instytucjami.
I to jest coś, co wyznacza jak gdyby ocenę sytuacji tutaj i sytuacji w kraju, prawda? To, co jest istotne, to fakt, że coraz więcej ludzi ma bezpośrednie doświadczenia życia w Unii Europejskiej. Co prawda nie wyszły nam żadne tutaj jeszcze korelacje, ale jesteśmy dopiero na początku analizy tych danych. Natomiast no, 18%, o ile dobrze pamiętam, badanych albo sama pracowała na Zachodzie tak zwanym, albo ma kogoś w rodzinie, kto tam pracował. To jest bardzo duży odsetek, proszę Państwa. Jeżeli się weźmie pod uwagę no, jeszcze takie rozprzestrzenianie się poprzez kontakty z innymi, prawda, to można powiedzieć, że ta wiedza o tym, jak się żyje gdzie indziej, ona się rozprzestrzenia i staje się jak gdyby punktem odbicia do oczekiwań, które się formułuje pod adresem własnego kraju. Druga rzecz, trzecia rzecz, o której bym chciała powiedzieć, to jest, proszę Państwa, takie ogólne stwierdzenie, ogólny wniosek, który wynika z analizy różnych odpowiedzi w tym europejskim sondażu wartości. Mianowicie, jak się porównuje dane z tych czterech sondaży, czyli za ostatnie 30 lat, to widać proces, który z braku lepszego określenia należałoby nazwać procesem olbrzymiej modernizacji postaw i wartości. On się przejawia w różnych wymiarach. Chyba najbardziej spektakularny to jest jednak wymiar takiego obrazu czy sposobu widzenia roli kobiet. Poniekąd jedno z tych pytań Joanna przytoczyła. On nie jest tak do końca konsekwentny, prawda? Bo można powiedzieć, że to jest zmiana chyba jednak jak na razie taka bardziej werbalna, ale ona jest systematyczna. W zachowaniu to niekoniecznie musi się przejawiać, natomiast to jest systematyczne przejęcie takiego obrazu roli kobiet w społeczeństwie, który nie ogranicza ich do roli matki i gospodyni, prawda? Więc, ale to jest, pojawia się również w tym wymiarze religijnym. To już tam w ogóle nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest bardzo głęboka sekularyzacja społeczeństwa, aczkolwiek bycie katolikiem nadal pozostaje elementem tożsamości indywidualnej. Ale jest to, no, nie idzie za tym przyjęcie nauk Kościoła, może tak to określmy. I w innych wymiarach, o których tutaj było wspomniane, a które no może jeszcze będzie można o tym podyskutować. I właściwie, żeby nie wchodzić w te badania, które ze względu na ogrom danych ciągle jeszcze mamy problemy z objęciem wszystkiego tego, co nam wyszło, to chciałabym to moje teraz wystąpienie zakończyć jednym stwierdzeniem. Mianowicie, jeżeli Państwo pamiętają takie bardzo dobrze znane powiedzenie Dahrendorfa z jego rozważań o rewolucji w Europie, które było jednym z częściej cytowanych przy wszystkich takich transformacyjnych opracowaniach, gdzie on wyróżniał trzy wymiary. Wymiar polityczny, wymiar gospodarczy, wymiar świadomościowy. To pamiętają Państwo również, że on tam pisał o tym, iż zmiany, czy transformacja na tych trzech wymiarach, ona ma różny jak gdyby aspekt czasowy. Najszybciej, najłatwiej zmienić system na poziomie instytucji. Więcej czasu zajmuje zmiana na poziomie gospodarczym. Natomiast najdłużej, najbardziej oporne na zmianę są treści świadomości. I wydaje mi się, że to twierdzenie Dahrendorfa można byłoby tutaj odwrócić, dostosowując go do obecnej sytuacji.
To znaczy, no najłatwiej rozmontować system na poziomie instytucji, ale najtrudniej będzie go rozmontowywać na poziomie świadomości, która no po prostu, to są zmiany bardziej trwałe. One mogą, jak powiedziałam poprzednio, one mogą niekoniecznie dawać o sobie znać bezpośrednio w zachowaniach, natomiast one wyznaczają to, co można określić jako taką potencjał oporu w społeczeństwie i on jest w moim przekonaniu bardzo wysoki. Aczkolwiek niekoniecznie oparty na wartościach czy przyjmujący charakter polityczny, to dodam to zastrzeżenie. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tutaj już sporo takich zaskakujących rzeczy usłyszeliśmy i wszystko, co obserwujemy na co dzień w naszym życiu politycznym, jakoby przeczyło takiej ewolucji wartości, czy tej unowocześnianiu wartości, o jakim słyszymy, znajduje swoje odzwierciedlenie w badaniach, ale może tak to jest, że rewolucja wartości gdzieś tam budzi kontrrewolucję i ona jest widoczna. I to ma oczywiście, w to wszystko jest uwikłana Unia Europejska, bo ja też mówiąc, że ludzie koniecznie muszą odbierać Unię Europejską jako wspólnotę wartości, ale w istocie sami popierając, bo mają zbieżne wartości, tworzą Unię Wartości. Może nie mają tej autoświadomości, ale tak przynajmniej z tych badań wynika. Panie profesorze, bardzo proszę. Mirka Marody trochę próbowała podważyć tezę, że źródłem poparcia tak dużego rzeczywiście deklarowanego wśród Polaków dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, generalnie poparcia dla tego bytu, no chyba nie wirtualnego jednak, jest fakt, że Unia ucieleśnia wartości, do których Polacy aspirują. Ale ja bym poszedł dalej w odchodzeniu od tej tezy jeszcze i powiedziałbym brutalnie, że dla znaczącej, liczącej się w dyskursie politycznym części Polaków, tym źródłem decydującym jest fakt, że Unia jest w dalszym ciągu obfitą skarbonką, do której wrzucamy mniej, a wyjmujemy znacznie, znacznie więcej. Ja bym zaryzykował tezę, że jeśli inne czynniki, które decydują o sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce, nie ulegną zmianie, to w momencie, w którym zaczniemy się zbliżać do bilansu zerowego tych wpłat i wypłat, uruchomione zostaną mechanizmy awersji wobec Unii. Teraz, jeśli chodzi o podzielanie wartości. No, wartości mogą mieć charakter hasłowy, ale za nimi się mogą kryć różne desygnaty. Ja przypomnę głos Jarosława Kaczyńskiego na temat jego definicji demokracji. Demokracja to jest system, w którym suweren ma głos decydujący. I teraz dzisiaj w Polsce suweren jest mniejszością, no niewątpliwie. Znaczy, bo oczywiście Jarosław Kaczyński ma na myśli swojego suwerena. Ten suweren jest w zdecydowanej mniejszości. A taki francuski psycholog społeczny już w latach 70. próbował odpowiedzieć na pytanie, jak to jest możliwe, że także tam, gdzie są wybory, więc formalnie mamy do czynienia z systemem demokratycznym, mniejszość może uzyskać głos decydujący. I ta odpowiedź jest dosyć trywialna, ale poparta jego badaniami. Wiecie, warunkiem podstawowym jest stopień zorganizowania. Jeśli mniejszość jest lepiej zorganizowana od rozproszonej większości, absolutnie dzierży władzę, dyktuje warunki i narzuca swoje rozwiązania całemu społeczeństwu, czyli także i tej większości, która po cichu w różny sposób może kontestować i nie zgadzać się z tymi warunkami narzucanymi przez mniejszość. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Dlaczego mamy dwuletnie rządy PiS-u, które zdaniem bardzo wielu Polaków obfitują w szereg
niedoskonałości, mówiąc eufemistycznie, a mimo to otwarte ruchy sprzeciwu z początku wydawało się dosyć gremialne, tracą na impecie. Jakby się godziły z warunkami dyktowanymi przez tego mniejszościowego suwerena. Ja się odwołam do danych, które mają formalnie charakter historyczny, ponieważ odwołam się do danych z diagnozy społecznej, a diagnoza skończyła się w roku 2015, bo obecny suweren głosem swoich przedstawicieli nie zechciał tego projektu kontynuować. Ale no, mam tę bezczelność, żeby się odwoływać do tych danych formalnie historycznych, ponieważ w całym ciągu tego badania panelowego, które się zaczęło w roku 2000, myśmy formułowali niezwykle trafne prognozy dotyczące tego, jak się będzie rozwijała sytuacja w Polsce, albo co myślą, co czują, jak oceniają różne aspekty życia Polacy, później potwierdzane przez szereg innych sondażowni. Gdy po raz pierwszy w czerwcu 2013 roku powiedziałem, że Platforma traci szansę na trzecią turę rządzenia, bo wówczas w diagnozie już wyszło wyraźnie, że przybyło zwolenników PiS-u, a ubyło zwolenników Platformy, to po miesiącu jedna z tych pracowni sondażowych przyznała nam rację w lipcu. Myśmy to stwierdzili w badaniach na wiosnę 2013 roku i od tej pory się nic nie zmieniło. No i teraz wracam do tych danych. Co się zmieniało w postawach Polaków? Do mniej więcej 2011 roku na stabilnym poziomie pozostawał wskaźnik ksenofobii. Myśmy mieli kilka takich cząstkowych subwskaźników, które się składały na ten wskaźnik ksenofobii. To głównie było przekonanie Polaków o tym, że obcy mają za dużo do powiedzenia w ojczyźnie, w naszym kraju. Ale to było także, ale to był także negatywny stosunek do mniejszości. Również do mniejszości, jeśli chodzi o orientację seksualną. Innymi słowy, nie akceptujemy, nie lubimy, nie tolerujemy odmieńców etnicznych, narodowych, seksualnych, religijnych itd., itd. Otóż na stabilnym poziomie ten wskaźnik pozostawał do 2011 roku. Wówczas rozdziew, jeśli chodzi o stopień identyfikacji z Platformą Obywatelską i z PiS-em, ja teraz będę się ciągle odwoływał do porównań między zwolennikami jednego i drugiego ugrupowania. Myśmy nie mierzyli w taki prosty sposób zwolenników jednego i drugiego, pytając, na kogo by zagłosowali, tylko jakby tak w bardziej miękki i serdeczny sposób pytaliśmy, które z tych ugrupowań jest panu, pani najbliższe. Znaczy badaliśmy identyfikację jakby z wymiarem politycznym tych ugrupowań, tak? Z tezami, z czynami tych przedstawicieli tych ugrupowań. Otóż wówczas w 2011 rozdziew był ogromny i sięgał 10 punktów procentowych. Na korzyść oczywiście Platformy Obywatelskiej, z którą się identyfikowało ponad 40% tych, którzy w ogóle wskazali na jakiekolwiek ugrupowanie polityczne. Dwa lata później wskaźnik ksenofobii wzrósł do ponad 30%. To był bardzo zdecydowany wzrost. No i odwróciły się pozycje na pudle Platformy i Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o stopień identyfikacji polskiego społeczeństwa. Już wtedy Platforma miała zdecydowaną mniejszość wobec PiS-u i ten rozdziew rósł. I w kolejnym, ostatniej edycji diagnozy, w kolejnym pomiarze w 2015 roku Polaków, którzy mieli zdecydowane postawy ksenofobiczne, już było prawie 1/3,
a rozdziew między identyfikacją z Platformą i z Prawami i Sprawiedliwością na pół roku przed wyborami sięgał 4 punktów procentowych. Co moim zdaniem jest dzisiaj? Dzisiaj wskaźnik ksenofobii sięga około 40%. Niemniej to jest ciągle mniejszość, tak? No ale zorganizowana mniejszość. A mniejszość słyszalna, głośna, widoczna. No także w różnych paradach, tak? Fajerwerkach i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie, w różnych miejscach w kraju. Jest bardziej widoczna od tej cichej, zdezabilowanej i rozproszonej większości. Nawiasem mówiąc, te wskaźniki poparcia tego tożsamościowego z ugrupowaniami w przekroju terytorialnym, nie tylko w przekroju terytorialnym, idealnie zgadzały się z rzeczywistymi wynikami wyborów. Na tej podstawie mogę uznać wybory w 2015 roku za w pełni rzetelne, a głosy, którymi się dzielili nasi respondenci, za szczere. No więc teraz wracam do tego porównania. Nie ma jednego polskiego społeczeństwa. I cokolwiek byśmy na temat tych ogólnych wskaźników nie powiedzieli, to należy się przyjrzeć, jak one się rozkładają, a ze względu na to, kto może mieć lub ma dzisiaj decydujący głos o tym, jak wygląda polityka naszego kraju. Jak wygląda polityka zagraniczna, jak wygląda polityka krajowa, gospodarcza, jakakolwiek. No to trzeba wziąć pod uwagę dwa główne ugrupowania. Jedno, które rządzi, a drugie, które pretenduje do tego, żeby odzyskać władzę. Czyli PiS i Platformę Obywatelską. Nie mam aktualnych na tak dużej próbie jak z diagnozy ponad 26 tysięcy respondentów danych na temat przepływów, ale ja wbrew niektórym moim kolegom twierdzę, że te przepływy, jeśli chodzi przynajmniej o PiS, są niewielkie. To znaczy tak naprawdę ten rdzeń tożsamościowy polskiego społeczeństwa opowiadającego się za Prawem i Sprawiedliwością nie ulega zmianie, ponieważ jest cementowany przez nich w szczególny sposób rozumiany system wartości, który jest utrwalany w różnych postaciach, dzisiaj już także w szkole, nie mówiąc o mediach publicznych. To jest jeden spójny głos na temat tego, w co Polacy powinni wierzyć, za czym się opowiadać. No i teraz troszkę kamyczków do tego wstępnego referatu. Zaufanie do Parlamentu Europejskiego. W 2015 roku deklarowało prawie 70% tych, którzy identyfikowali się z prawem, z Platformą Obywatelską i 32% tych, którzy identyfikowali się z Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj moim zdaniem ten rozdziew jest jeszcze większy. Znaczy ubyło zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, którzy identyfikują się za Parlamentem Europejskim, ponieważ dostają psztyczki w nos ze strony tego Parlamentu. I politycy Unii Europejskiej doskonale sobie z tego zdają sprawę. Moim zdaniem nie bez powodu. Dzisiaj Komisja Europejska nie skierowała jednak do Trybunału Sprawiedliwości wniosku o zbadanie praworządności w Polsce. Innymi słowy, tam są inteligentni ludzie, inteligentni politycy i oni wiedzą, że będzie dyskontował każdy akt wrogości, w cudzysłowie lub bez cudzysłowu, ze strony polityków europejskich. W tym również no, głównych rozdających, czyli
na przykład Francji i Niemiec, nie pójdą tą drogą, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, jak marną opinią cieszą się sądy w Polsce. I PiS to doskonale wykorzystał, mówiąc Polakom, tak, w inny sposób nie dało się tego naprawić. Znaczy należało po prostu wymienić tych, którzy decydują o tym, jak funkcjonują sądy. I 40% Polaków to absolutnie uwierzyło. Praworządność polega na tym, żeby sądy były porządne. Ponieważ do tej pory były nieporządne, no to próba przywrócenia porządku w sądach jest krokiem we właściwą stronę. Rozdziew, jeśli chodzi o powszechność postaw konserwatywnych w Polsce w 2015. Platforma Obywatelska 37%, Prawo i Sprawiedliwość 70%. O postawach ksenofobicznych mówiłem, ale nie pokazałem jeszcze różnicy. Zwolennicy Platformy Obywatelskiej 37%, Prawa i Sprawiedliwości 70%. Wszędzie te różnice są co najmniej dwukrotne między tymi, którzy się... Konserwatywne 37 PO, 70 PiS. Ksenofobiczne, przepraszam, 19 PO, 47 Prawo i Sprawiedliwość. Pozytywny stosunek do homoseksualistów, Platforma 41, PiS 16. Czy reformy po 80, bo teraz jest głośna sprawa, przez co myśmy przechodzili? Przez jakieś bagno, grzęzawisko. Co to się działo w tym czasie? Jakie reformy? Czy reformy po 89 roku się ogólnie rzecz biorąc udały w Polsce? Takiego zdania było w 2015 roku. 40% tych, którzy identyfikowali się z Platformą i 16% tych, którzy identyfikowali się z Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj moim zdaniem ta różnica jest jeszcze większa. Znaczy jest już w pojedynczych procentach można liczyć tych, którzy się identyfikują z Prawem i Sprawiedliwością, którzy przyznają, że ogólnie rzecz biorąc szliśmy właściwą drogą i że te ogólnie rzecz biorąc te reformy po 89 roku się udały. A reszta? A reszta twierdzi, że się nie udały. Reszta może w różnych punktach umieszczać te klęski reform, tak? Wskazując Balcerowicza, potem Tuska, wszystko jedno co. Schetynówki albo są dziurawe, bo ze złego materiału. Proszę Państwa, zredefiniowanie w tej chwili w Polsce, w dobie fake newsów, czegokolwiek, jest bardzo prostą operacją. Znaczy użycie powszechnie przyjętych za pozytywne określeń i podłożenie pod te określenia swojej treści jest naprawdę nie wymaga szczególnych zabiegów, nie wymaga szczególnego wysiłku. Brak zaufania do sądów. W 2015 20% po stronie tych, którzy się identyfikowali z Platformą i 30% tych, którzy się identyfikowali z PiS-em. I na koniec, kiedy przyjąć euro? To jest 2015. Ci, którzy identyfikowali się z Platformą, 12% jak najszybciej. Ci, którzy z PiS-em, 2% jak najszybciej. Ci, którzy z Platformą, gdy sytuacja w strefie euro się poprawi, 37% wśród zwolenników PiS-u, 16%. Nigdy nie należy przyjmować euro za własną walutę. 23% zwolennicy Platformy, prawie 60% zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Innymi słowy, główny dyrygent obecnie w Polsce wie, co robi. Dziękuję bardzo. Trochę się nam ten obraz skomplikował, ale jedno myślę, że w sumie wynika z wszystkich tych prezentacji, że ten
to, co widzimy jako ogólne poparcie dla Unii, pod tym się kryje głęboki brak konsensusu. Zresztą o tym inni autorzy Fundacji Batorego już jakiś czas temu pisali. Ten brak konsensusu teraz już się wylał w taką topową debatę publiczną, ale jak widać 3 lata temu już był i był bardzo mocno upolityczniony, to znaczy powiązany z partiami politycznymi. Ale także tutaj to wszystko odbywało się w sferze wartości. Poza tym jednym czynnikiem generacyjnym, o którym Joanna wspomniała, nie pociągnęłaś tego. Ja o to bym chciała potem dopytać, ale nim do tego przejdziemy, bardzo proszę, nasz ostatni panelista. Dziękuję bardzo, dziękuję. Działa, działa. Dziękuję także bardzo za zaproszenie, że mam też możliwość podzielenia się moimi przemyśleniami z Państwem podzielić. Ja nie jestem socjologiem ani psychologiem społecznym, jestem politologiem, analitykiem politycznym, stąd moje spojrzenie też jest takie, powiedziałbym, bardziej konkretne, ale w sensie odwołując się bardziej do bieżących wydarzeń politycznych, a nie do pewnych długofalowych trendów. I wydaje mi się, że warto zacząć od tego, że dyskutujemy w bardzo ciekawym momencie, powiedziałbym też w momencie w pewnym sensie tragicznym, bo jesteśmy w sytuacji, w której polexit niekoniecznie by design, niekoniecznie zaplanowany, ale by default, w pewnym sensie przez przypadek, tak jak miało to miejsce w Wielkiej Brytanii, jest realną opcją polityczną. Dlatego ta debata jest tak istotna w tym wypadku. Nie mówimy o political fiction, tylko mówimy o faktycznym, możliwym scenariuszu. Jeszcze bym nie powiedział, że najbardziej prawdopodobny scenariusz oczywiście, ale jednym ze scenariuszy, które trzeba brać pod uwagę. Oczywiście możemy się uspokajać, że to poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest na bardzo wysokim poziomie. Zdaje się, ostatnie badania to jest 86%, ale tutaj już widzieliśmy w badaniach, we wnioskach, które pani profesor przedstawiła, że jak troszeczkę podrapiemy palcem po lakierze, no to wychodzi nam troszeczkę już inny obraz. Jeżeli widzimy, że większość Polaków nie ufa Unii Europejskiej, a mniejszość ufa, no to widzimy, jak duży mamy problem. I oczywiście nie ma jednego wytłumaczenia, które by wyjaśniało tak kompleksowy proces i tak złożony proces. I ja też nie chciałbym aż tak bardzo mocno wchodzić w sprawy wewnętrzne, bo jak mówiłem, jestem analitykiem polityki zagranicznej, ale chciałbym się skupić na kilku czynnikach, które mają zarówno wymiar zewnętrzny, jak i wymiar wewnętrzny. I zacząć chciałbym od wydarzenia, którego rocznicę obchodziliśmy kilka dni temu, 10. rocznicę, które w moim odczuciu bardzo mocno zmieniła sytuację polityczną w Europie, atmosferę też polityczną w Europie. I chodzi mi oczywiście o upadek Lehman Brothers i początek światowego kryzysu finansowego, który później się oczywiście także wylał na Europę. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że wcześniej nie mieliśmy na przykład tendencji populistycznych w Europie i na świecie, bo oczywiście mieliśmy. No, Cass Mudde w 2004 roku już pisał, że nadchodzi populistyczny zeitgeist i że powinniśmy się spodziewać właśnie rozwoju w tym kierunku. No, przypomnę, że już w 2005 roku PiS przejął władzę, a w następnym roku stworzył rząd z Samoobroną i z Ligą Polskich Rodzin, która miała łącznie 20% poparcia. Wydaje mi się jednak, że kryzys finansowy był potężnym katalizatorem dla wzrostu poparcia populistów. I średnie poparcie, jeżeli spojrzymy na badania Uniwersytetu w Göteborgu, w 2008 roku, czyli w momencie wybuchu kryzysu, poparcie dla populistów w Europie średnio wynosiło około 14%. Obecnie to jest 20%. W 2008 roku w Europie rządziły dwa rządy, w których przynajmniej jedna partia, jeden koalicjant był, można było zakwalifikować go jako partię populistyczną. Dzisiaj jest to 10 państw, a może i więcej, nie wiem, nie sprawdziłem dokładnie, do którego momentu były te dane aktualizowane. Moglibyśmy oczywiście powiedzieć, ale co nas ten kryzys obchodzi? Przecież my byliśmy tą zieloną wyspą, którą no, szczęśliwie kryzys ominął. Wszyscy pamiętamy przecież konferencje prasowe premiera Tuska, gdzie chwalił się dodatnim wzrostem gospodarczym. No, problem jednak w tym, że przynajmniej jak wskazują ostatnie badania, także w Polsce dość mocno został odczuty kryzys finansowy.
Odwołuję się tu oczywiście do publikacji Polacy, Obywatele na Zielonej Wyspie, który w tym roku został wydany przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, w którym dość przekonująco jest przedstawione, że jednak te skutki kryzysu były dość nierównomiernie rozłożone między Polakami, że oczywiście były rozłożenie kosztów kryzysu było na niekorzyść pracowników. Więc jakby tutaj mamy ten czynnik ekonomiczny, który wydaje mi się często o nim zapominamy. Jednak oczywiście ekonomiczne skutki kryzysu nie były jedynym problemem. Wydaje mi się, że kluczowym być może aspektem jest to, że powszechne stało się pewne poczucie bezsilności polityki. Mieliśmy to i mogliśmy je zaobserwować w całej Europie na dobrą sprawę. Okazało się, że banki, że prywatne instytucje finansowe, globalni inwestorzy są zbyt wielcy, żeby upaść. To znaczy, no, too big to fail, tak? To znaczy, że są też za duzi, żeby demokratycznie pojmowana polityka mogła sobie poradzić z tym problemem. Od Angeli Merkel usłyszeliśmy, że prowadzi ona politykę bezalternatywną, że to jest w zasadzie jedyna możliwa polityka, jaka jest możliwa, no co w sytuacji demokratycznego społeczeństwa, demokratycznego systemu politycznego jest dość absurdalną deklaracją. No, Polska jakby wspierała Niemcy, powiedzmy, czy Angelę Merkel w tej bezalternatywnej polityce. Pamiętamy przecież przemówienie Radka Sikorskiego w Berlinie w 2011 roku, kiedy już było jasne, w jakim kierunku ta polityka zmierza i w którym było też jasne, jakie jest nasze podejście, bo skupiliśmy się bardzo często, analizując to przemówienie, na tym, że chcemy, żeby Niemcy przewodzili w Europie i wzięli większą odpowiedzialność, z czym ja się zgadzam oczywiście, ale zabrakło jakby tutaj analizy też treści, jakiej Unii Europejskiej sobie też Radek Sikorski w połączeniu z tą niemiecką wizją życzy. Bo oczywiście potem poszły też jakby konkretniejsze posunięcia polityczne, no jak choćby podpisanie przez Polskę paktu fiskalnego. Mimo że de facto państwa spoza Unii no nie były, ich podpis nie był konieczny pod tym dokumentem, ale chodziło też oczywiście o wytworzenie pewnej presji i pewnej też wizji jedności europejskiej. Właśnie dla tej polityki brakło alternatyw. Więc wydaje mi się, że takim politycznym skutkiem, politycznymi dziećmi kryzysu począwszy od 2008 roku, to jest niepewność ekonomiczna połączona z pewnym poczuciem bezsilności, bezradności polityki. I wydaje mi się, że w czasach pewnej dezorientacji, właśnie niepewności, no zyskują politycy, którzy oferują bezpieczeństwo, pewną dozę przewidywalności, poczucie odzyskania kontroli, jakiejś alternatywnej także ścieżki rozwoju, często nawet za cenę wolności, często także oczywiście te proponowane alternatywy są pewnymi mrzonkami. I wydaje mi się, że bardzo istotne jest, żebyśmy sobie uświadomili w momencie, kiedy ta debata o wartościach europejskich tak mocno jakby ze zdwojoną siłą, powiedzmy, wróciła i uderzyła o nas, i tak jak słusznie pani profesor napisała w swoim raporcie, ostatni raz toczyliśmy ją na dobrą sprawę przed 2004 rokiem, a po akcesji już żeśmy się skupili na innych aspektach, o których za chwilę. I tak samo jak z poparciem dla wartości europejskiej, tak samo jest jakby z demokracją. Tak? Demokracje nie trwają dlatego, że opierają się na jakimś lepszym zestawie wartości, na jakichś bardziej światłych ideałach niż inne systemy. Tylko opierają się, one funkcjonują i mogą dalej funkcjonować. Uczą nas tego jakby klasycy studiów nad demokracją współcześni, że demokracje trwają dlatego, że są najbardziej efektywne. I każdy inny system polityczny także trwa dlatego, że społeczeństwo jest przekonane, że w danym momencie w historii ten system jest najbardziej skuteczny. Ten system gwarantuje im poprawę losu, jak najlepsze życie i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy społeczeństwo traci oczywiście to przekonanie, to ten system demokratyczny no upada, przynajmniej chwieje się. I wydaje się, że w takiej sytuacji jesteśmy aktualnie. Widzimy też po statystykach, szczególnie w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, gdzie większa część społeczeństwa uważa, że im dzieciom się będzie gorzej powodziło niż im samym, niż ich pokoleniu. Tak, no to jest, tak oczywiście, i w zachodzie Europy tak samo. I to pokazuje, że mamy pewne zwątpienie w to, że ten system faktycznie jest najbardziej efektywny i jest dla nas tą właściwą ścieżką. No jak mówię, podobnie jest ze stosunkiem do Unii Europejskiej. Jakby już sprowadzając
tą myśl do końca, no to Unia Europejska będzie trwała tak długo, jak społeczeństwa europejskie będą przekonane, że to jest właściwa ścieżka rozwoju, że poprawia ona ich los, no albo nie będą widzieli na horyzoncie żadnej lepszej alternatywy. I wydaje się, że takie sytuacje też już mieliśmy w ostatnich latach. Pozostanie Grecji w Unii Europejskiej, w strefie euro, jest z pewnością tego przykładem, tego braku lepszej alternatywy w tym wypadku. Widzimy też wzrost poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej po Brexicie, gdzie też wydaje się było to pewnym sygnałem, że jednak, a może lepiej nie, może jednak ta Unia Europejska nie jest tym najgorszym rozwiązaniem. Przy czym no, strach nie jest chyba najlepszym klejem dla wspólnoty i widać to też po tym, że mimo Brexitu i mimo tego chaosu, który obserwujemy w Wielkiej Brytanii w związku z procesem wychodzenia, to na dobrą sprawę ta fala populizmu się niespecjalnie zatrzymała. Tak? Widzimy to i po poparciu jakby dla populistycznych partii w Polsce, widzimy to po Włoszech, widzimy to też nawet po Niemczech. Tak? Ale już wracając jakby do Polski, no nasz model rozwoju społeczno-gospodarczego, powiedzmy, opierał się bardzo mocno w zakotwiczeniu w Unii Europejskiej, w Europie, tak? I pewnej wierze, pewnym przekonaniu, że to on właśnie zapewni nam rozwój. I jakby pani profesor właśnie zwracała na początku swojego referatu, jak zdominował to wyobrażenie wyciskania brukselki, jak istotnie zdominowało ono na dobrą sprawę debatę i jakby zrzuciła debatę o wartościach zupełnie na jakiś inny zupełnie niższy poziom. No i faktycznie można powiedzieć, że długi czas to było też skuteczne politycznie podejście. No nie przez przypadek Platforma Obywatelska wygrała dwie elekcje z rzędu i widzimy, że do pewnego stopnia dalej ta wizja funkcjonuje, tak? Bo widzimy, że to poparcie dla Unii Europejskiej ciągle jest na bardzo wysokim poziomie. Widzimy też dużo bardziej pozytywne nastawienie Polaków do przyszłości niż w krajach Europy Zachodniej, co oczywiście wynika też no, z innego punktu startowego. No ale z drugiej strony wiemy też, że Europa będzie odgrywała w pewnym sensie coraz mniej, czy ten namacalny wymiar Unii Europejskiej będzie odgrywał coraz mniejszą rolę w rozwoju Polski. Fundusze strukturalne będą się zmniejszały i to nie tylko dlatego, że PiS łamie zasady praworządności, ale tylko też dlatego, że mamy Brexit, że są inne zadania, które Unia Europejska weźmie na siebie i trzeba będzie te fundusze jakoś przekierować, ale też z oczywistego powodu, że Polska jest bardziej rozwinięta gospodarczo niż była 7 lat temu, niż była 10 lat temu i podgoniła po prostu Europę Zachodnią w tym wypadku. Jednocześnie mamy doświadczenie kryzysu w strefie euro, który był w pewnym sensie takim orzeźwiającym doświadczeniem pokazującym, aha, Unia Europejska nie jest tylko wiecznym wehikułem rozwoju. W Unii Europejskiej nie musi być zawsze tylko lepiej, ona także może przeżywać kryzysy, nie jest skazana na jakby wieczny rozwój i wzrost. I tak samo referendum w sprawie Brexitu było takim sygnałem, że integracja europejska nie jest jednokierunkową drogą, tak? Że możliwy jest też odwrót od tego, pokazanie pewnej alternatywy, w moim odczuciu oczywiście błędnej, ale no jest to pokazanie, że można też inaczej. I wydaje się, że wyraźnie, że moje jest takie odczucie, że w naszych rozmowach, czyli nazwijmy to szeroko pojętego obozu proeuropejskiego, czy obóz osób, które chciałyby utrzymać Polskę w Unii Europejskiej, jak najbliżej centrum Unii Europejskiej, no widać wyraźnie, że brakuje w tej debacie jakichś nowych impulsów, które mogłyby uczynić to członkostwo w Unii Europejskiej, nadać mu jakiś nowy sens, któremu nie nadaliśmy po 2004 roku, poza tym właśnie wyciskaniem brukselki. A tymczasem jak spojrzymy, jakie hasła głoszą politycy właśnie no, szeroko pojętej obywatelskiej opozycji, no to wydaje się, że jakby nie zauważyli, że cokolwiek się zmieniło, że jesteśmy w troszeczkę innym momencie w historii. I mi bardzo mocno zapadł w pamięć wywiad, którego Grzegorz Schetyna udzielił Sławomirowi Sierakowskiemu w ubiegłym roku, na wiosnę ubiegłego roku, gdzie opisywał też filary polityki Platformy Europejskiej na najbliższe, na dalszą część jakby kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Pozwolę sobie zacytować. Unię Europejską określił obok samorządności jako filar polityki Platformy Obywatelskiej, czy przekazu Unii Europejskiej. I Grzegorz Schetyna mówił tak.
Obecność w Unii dotyczy właściwie wszystkiego, co ważne dla kraju. Od pieniędzy na modernizację, funduszy europejskich, do dopłat bezpośrednich na polską wieś. Wszystko, co istotne dla Grzegorza Schetyny, to jest kasa, tak? Kasa, misiu, kasa, jak mówił słynny polski trener piłkarski. I wydawało się, że no, tego wywiadu minęło już troszeczkę czasu. I kilka dni temu na Twitterze mignął mi klip z Grzegorzem Schetyną znowu i Rafałem Trzaskowskim, którym zachęcali oczywiście do głosowania na Platformę Obywatelską. I tam także padło stwierdzenie, że o miliardach euro, które Platforma zdobyła i wywalczyła dla Polski, które zapewniają nam ten dynamiczny rozwój. Oczywiście do tego już dochodzą jakieś tam bardziej mgliste, czy mniej mgliste, czy bardziej mgliste zapewnienie o tym, że chodzi też o bezpieczeństwo narodowe, o przyszłość następnych pokoleń, na przyszłość Polski jako taką. No ale ciągle jakby to jest wczorajsza opowieść. Ciągle grzęźniemy wokół tych miliardów, których no wiemy, że będzie obiektywnie też mniej. I wydaje się, że to mógł być niewielki problem, gdyby obóz Prawa i Sprawiedliwości operował tylko taką, nazwijmy to bardzo tempą, bardzo prymitywną retoryką antyunijną. Czyli coś w stylu, co obserwowaliśmy przy 27.1, tak? I widać, że to nie zadziałało wtedy, że taki tępy opór wobec Unii nie zadziała absolutnie. Wtedy sondaże Platformy poskoczyły w górę, PiS-u delikatnie tąpnęły. Ale już kończę, to jest jakby ostatni wątek. Widzimy to, że Prawo i Sprawiedliwość uzupełnia swoją narrację. I ona uzupełnia swoją narrację w bardzo, bardzo mądry sposób z perspektywy oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. I wydaje mi się, że symptomatyczny tu był przemówienie Andrzeja Dudy w Leżajsku, które większość komentatorów skupiła się na tym jednym zdaniu o wyimaginowanej wspólnocie, ale on wcześniej przez 10 minut mówił o rozwoju Polski. I mówił językiem Marine Le Pen. On mówił, że to Polska zapewni teraz wszystkim rozwój, to Polska zapewni poprawę losu. To Polska dała NATO, Polska dała NATO, Polska dla NATO, czyli oczywiście w domyśle Prawo i Sprawiedliwość. Marine Le Pen mówiła, kto zaopiekuje się biednymi? Francja. I tak samo mówi teraz PiS. I zresztą słyszeliśmy też wczoraj czy przedwczoraj w Świnoujściu Mateusza Morawieckiego, który mówił na dobrą sprawę dokładnie to samo. Polska miała zagwarantowane fundusze na ten tunel. Unia Europejska nie jest potrzebna do tego, żebyśmy się rozwijali, no mimo że to Unia Europejska sfinansowała w 80% tą inwestycję. To może przerwę tutaj, tak? Bo mam jeszcze kilka przemyśleń, ale to może już na sferę pytań. Dlatego ja jestem umiarkowanym pesymistą, jeżeli chodzi o przyszłość Polski w Unii Europejskiej, czy o nasze zakorzenienie jako społeczeństwa w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że PiS taką narracją idzie po środek społeczeństwa, po wyborców umiarkowanych, po wyborców, którzy tak miękko popierają Unię. No co widzimy, ich jest bardzo dużo, tak? I jeżeli nie stworzymy jakiejś konkretnej propozycji, która odpowie na potrzeby, które są w społeczeństwie polskim, bo to, co mówił Andrzej Duda w Leżajsku, odpowiada na realne potrzeby Polaków. My żeśmy zrobili z moją fundacją badania grupowe w dwóch mniejszych miastach w Polsce i nam wyszło i na grupie, powiedzmy, umiarkowanych zwolenników Unii Europejskiej, tak, którzy na skali od 1 do 10 byli tam 5, 6, 7. I nam wyszły dokładnie te same jakby aspiracje, na które on trafia, mówiąc. Pokazywałam czas, ale nie wyłączyłam mikrofonów. Nie stosujemy takich metod. Ale rzeczywiście czas po tych bardzo ciekawych głosach oddać głos Państwu, do czego gorąco namawiam. Bardzo proszę. Ja bym prosiła o przedstawianie się i już dostarczamy mikrofon. Ale tu jest tłumaczenie i nagrywanie, także bardzo proszę przez mikrofon. Dziękuję bardzo, Iwona Bruśk. Ja z coraz większym zdumieniem słuchałam pana wypowiedzi, powiem szczerze, i tak się zastanawiałam, w którą stronę pan idzie. Bo nie ukrywam, że to, co pan... Tak, do pana Adama Traczyka, do pana. Tak? Proszę pana, powiem szczerze, że to, co w ostatnich dniach dzieje się w retoryce PiS wobec Unii Europejskiej jest, no nie wiem,
wielu osób, ale dla mnie osobiście jest oburzające. I to, o czym pan powiedział, że prezydent raczył w Leżajsku 10 minut mówić o tym, czego my to Unii nie damy, a o tej wyimaginowanej Unii powiedział tylko jedno, to tak jakby ktoś najpierw nam coś tłumaczył, a na końcu dał nam w twarz. Ja się tak poczułam osobiście. I absolutnie nie zgadzam się na taką retorykę i na to, co się dzieje. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że sąd odrzucił wniosek Platformy o to, żeby w procedurze wyborczej uznać wypowiedź Mateusza Morawieckiego o tym, że nic się nie budowało i nie było dróg i nie było niczego, bo Mateusz Morawiecki nie kandyduje, w związku z tym nie można tego uznać. Proszę państwa, no jest oczywiste to, że wiemy, po co PiS były sądy, prawda? Ale retoryka taka, że no dziękuję bardzo. Ja oddam na sam koniec państwu głos, tak żebyście mogli zareagować. Bardzo proszę. Potem. Tak, i jeszcze jest głos na samym końcu. Ja przepraszam, widzę tylko rękę z tej perspektywy, ale to. A, no właśnie, tu widzę i rozpoznaję osobę. Proszę. Dobrze, a teraz jest włączony, tak, także przepraszam. Natomiast ja bym tak, właściwie mam dwa komentarze, jedno pytanie i zacząłbym od tego slajdu, który przez cały czas widzimy, bo ja wydaje mi się, że on pokazuje no, złożoność problemu. To 80 kilka procent Polaków mówiących chcemy Unii Europejskiej i 54% Polaków mówiących zachować jak najwięcej niezależności od Unii Europejskiej. Pytanie, co to są za niezależności? No, no i teraz tak, to są oczywiście dwa badania. Pani profesor Konieczna przytoczyła bardzo fajny wynik z Europejskiego Sondażu Wartości, te różnice dotyczące aspiracji wolnościowych. No, ten wzrost, który miał miejsce, to chyba będzie jeszcze kolejny slajd. Właśnie, to są te niebieskie slajdy, ten poprzedni. Tak? No i teraz tak, ten wzrost jest wyraźny. No, to z jednej strony to tak, można powiedzieć, Polacy coraz bardziej są związani z wartościami wolnościowymi. Tu dwie wartości były brane pod uwagę, to znaczy swoboda wypowiedzi i te wolność wyboru. Tylko teraz jak ja bym, no, nie badamy, to są to różne badania. Dobrze, ten mikrofon się sam wyłącza, to coś jest dziwnego z tymi mikrofonami. Ale moje pytanie jest takie. Dobrze, to kto dołączył do tej grupy o aspiracja wolnościowa? Ja proponuję ciąć ten. To moje pytanie jest takie, to kto dołączył do tej grupy o wysokich aspiracjach wolnościowych? I moja hipoteza jest taka, że nie ma na to odpowiedzi, bo są, jak mówię, dwa różne badania, że znaczna część wśród tych, którzy deklarują aspiracje wolnościowe, to są również ci, którzy w tym poprzednim badaniu mówią, że my powinniśmy być niezależni od Unii Europejskiej. Tak? No i teraz jest oczywiście tak, że poruszanie się, posługiwanie się dotychczasowymi takimi uproszczonymi interpretacjami niewiele pozwoli nam na zrozumienie. Dlatego jak pani profesor Marody mówi o swoich badaniach i o koncepcji Unii Europejskiej jako układ odniesienia, to są właśnie to ja bym tak, znaczy nie ma na to czasu, ale ostatnia uwaga do wypowiedzi profesora Czapińskiego. Tak, no ten problem, który jest tutaj nazwany jako ta rozproszona większość, no to dokładnie o to chodzi. Jedna dana z jakichś badań CBOS-u. No, większość Polaków, chyba 60%, mówi, że w polityce nie powinni wybierać sędziów. No, ale wystarczy, że 90% elektoratu Prawa i Sprawiedliwości mówi, że powinni i mamy do czynienia z takim poparciem, gdzie sędziowie są wybierani przez polityków. Także dziękuję bardzo.
Ireneusz Krzemiński. Ja właściwie to mam pytanie, przede wszystkim dwa pytania do Janusza Czapińskiego. Po pierwsze, powiedziałeś, że w tej chwili zredefiniowanie takiego obrazu, aktywnego obrazu świata, to jest w ogóle małe piwo. Bardzo łatwo można zdefiniować, mówić Polakom, że to tutaj wbrew ich oczywistemu doświadczeniu osobistemu Polska w upadku, prawda, i tak dalej. To moje pytanie jest takie, to co należałoby zrobić, żeby zredefiniować to nieustannie wysokie poparcie wyborcze dla PiS-u? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy właściwie tego twojego długiego wywodu, w którym powiedziałeś, że identyfikacja z PO lub z PiS-em była właściwie taką podstawową, różnicującą postawy, generalnie postawy społeczne zmienną. I teraz moje pytanie jest takie, bo to pytanie mnie bardzo fascynuje, ponieważ to było wiadomo, ale właśnie na to pytanie, nawet jak usiłowałem zrobić badania dla tego drugiego PO, to się jakoś nie dało. Co właściwie spowodowało załamanie tej identyfikacji? Mimo podnieść kompletnej zmiany infrastruktury, mimo urbanizacji wsi, włączenia jej właściwie w takie normalne życie i tak dalej. A natomiast mam jednak uwagi do pana Tkaczyka, może nie takie namiętne jak mojej poprzedniczki, ale jednak chciałbym się absolutnie nie zgodzić z pana twierdzeniem, że kryzys 2008 roku bardzo duże koszty spowodował w polskim społeczeństwie, zwłaszcza tych biednych pracowników. Ze wszystkich danych, których mam, z własnego badania, jeżeli kryzys jakiś miał skutki, to wcale nie dla załamania się bezpieczeństwa pracy, ale wręcz odwrotnie. Natomiast skutki przejściowe miał dla raczej przedsiębiorców, którzy nie mogli zdobyć przez długi czas kredytów, bo wszystkie banki przestawały im udzielać. Więc to było całkowicie błędne zdanie, moim zdaniem, co pan wygłosił. Dziękuję bardzo. Na końcu pan Witold Jurasz. Tak. Mam nadzieję, że będzie działać. Działa. Kłaniam się, Witold Jurasz. Bardzo dziękuję za przeciekawą dyskusję. Wszyscy państwo oświecili nas. A ja pozwolę sobie dwa pytania zadać. Tylko tak proszę wybaczyć tak testowo. Ile osób głosowało na PiS na sali? Aha. No dobrze. I proszę państwa, to jest takie pytanie, które zadałem celowo. Otóż jakiś czas temu z Piotrem Skwiecińskim, znanym części z państwa, czy to osobiście, czy z publikacji, przyjęliśmy zaproszenie z pewnym wahaniem, bo było to zaproszenie ze strony Instytutu Rybarskiego. To jest taki instytut w pobliżu Ruchu Narodowego, do którego jest mi bardzo, bardzo, bardzo daleko. A połowę tych dżentelmenów to bym najchętniej zdelegalizował. No ale istnieją. I debata dotyczyła Ukrainy. Pamiętam, że Piotr Skwieciński wtedy powiedział, że woli Ukrainę banderowską i gejowską od Ukrainy rosyjskiej. Na początku debaty mieliśmy 95% sali przeciwko nam. Pod koniec mniej więcej połowa czuliśmy, że nas popiera. A mówię to dlatego, że pomyślałem sobie, że może po prostu warto rozmawiać z drugą stroną. Ja wiem, że to jest strasznie banalna myśl, ale ona jest banalna, ale nie w tych szerokościach geograficznych, w których żyjemy. I dlatego to pierwsze pytanie, jakby chciałem, pozwoliłem sobie do sali skierować. Ja, proszę państwa, przez 3 lata prowadziłem program w Polsacie. Kiedyś udało mi się zaprosić Eugeniusza Smorara i Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego, czyli tak dwie strony jakby. To było pewne nowum w polskiej telewizji, bo też chodziło o to, żeby panowie porozmawiali, a nie pokłócili się. I chcę państwu powiedzieć, że po 3 latach i 700 programach stwierdzam, że stopień nadęcia obu stron jest mniej więcej podobny. To znaczy ja z tym panem nie usiądę i koniec. Ja mam prostą zasadę. Pierwszy, który mi mówi, że nie usiądzie, po prostu nie jest zaproszony. I tyle. Ale to też jest pewne nowum, bo wtedy się co lepszych gości nie zaprasza. I to jest jakby taka pierwsza uwaga, refleksja, nie wiem, czy coś wnosząca, ale... Proszę państwa, drugi wątek. Ja napisałem ostatnio dla Onetu tekst o polexicie
I tam był wątek wiarygodności elit. Uczestniczyłem ostatnio w spotkaniu takim z ludem. Pojawił się wątek warszawskiej afery reprywatyzacyjnej i były dwie, to znaczy była ta strona jakby taka no, umownie, to nazwijmy salonowa, i kilku zacnych ludzi zaczęło udowadniać tym zwykłym Polakom, że nie było żadnej afery w Warszawie. I ja wiem, że ta debata w ogóle nie dotyczyła polexitu, tylko tak się zastanawiam, jaka będzie wiarygodność tych samych ludzi, jak zaczną później mówić, że Unia Europejska jest dobra. Bo ja uważam akurat, że fajnie, że jesteśmy w Unii Europejskiej, tylko myślę sobie, że taki zwykły człowiek, jak usłyszy najpierw bardzo eleganckich dżentelmenów z zegarkiem za 20 tysięcy, mówiących, że nie było żadnej afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, a potem ci ludzie powiedzą, powinniśmy być w Unii, no to pewnie jakby nie zostaną posłuchani. No i wreszcie trzeci element. Występowałem ostatnio w radiu i dziennikarz prawicowy powiedział, że Niemcy to w zasadzie mogą nas zdradzić. W zasadzie to już nas zdradziły przy okazji sprawy pani Kozłowskiej, a jutro to nas napadną. I po programie spytałem go, tak mówiąc wprost, czemu on takie... Znaczy inaczej to sformułowałem, ale przy państwu powiem, czemu tak niemądre rzeczy mówi. I on mi na to odpowiedział, bo ja byłem bezrobotny za Platformy. I to jest taki argument, który mnie rozłożył, bo ja w zasadzie nie mam, bo po pierwsze to jest prawda, akurat w jego wypadku. A po drugie, jakby on ma takie przeświadczenie, że jest pewien duch i należy się w ten, zauważam, już kończę, że należy się w ten duch wkupić, bo to gwarantuje odłożenie po prostu pieniędzy na konto. I zastanawiam się, czy mamy na to ta strona prounijna jakąś odpowiedź. Obawiam się, że nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Tutaj w pierwszym rzędzie. Jeszcze, bardzo proszę, i potem pana ambasadora. Janusz Grzelak. Trzy chyba uwagi. Uwaga pierwsza to właśnie nie jest uwaga, to jest podzielenie się na jakąś refleksję pytaniem, które mnie gnębi od jakiegoś czasu jako psychologa społecznego. To jest brak, stosunkowo mały udział w dyskusji publicznej dotyczący roli, jaką pełni niepewność. Nie wszyscy, ale większość ludzi ceni sobie pewną ustabilizowaną sytuację. Środowisko jest w miarę stałe, znani ludzie, wiadomo gdzie, z kim, co załatwić, jakie są zasady. PiS rozwala wszystkie te instytucje, które były dotychczas. Rozwala zasady, które panowały dotychczas. Wprowadza coraz więcej niepewności, mimo wszystko utrzymuje lub wręcz zwiększa swój stan posiadania, jeśli chodzi o poparcie społeczne. A to też pytania, czy nie znajduję odpowiedzi, dlaczego. I dwie uwagi o naturze metodologiczno-statystycznej. Mianowicie właściwie większość referatów i pani, i pana były oparte na analizach średnich, na analizach tendencji centralnej. Wiem, że w diagnozie społeczny, robi się znacznie więcej i też bym spodziewał się, czy oczekiwał, że można w tych badaniach, o których mówiliście, które są same w sobie już bardzo interesujące, i także przez fakty, że pokazują, co statystyczny średni Polak czy Polacy, co z czym się koreluje, to nie pokazują rzeczy bardzo istotnej. A mianowicie, jakie są klastry, czy jakie są udział różnych grup, czy różnych konfiguracji, powiedzmy sobie, typów ludzi, które mają wewnętrznie w ramach grupy podobne poglądy, a różnią się od innych grup. I co jest właściwością, czy czynnikiem centralnym, który organizuje poszczególne klastry, to jest żargon zawodowych, no grupy właśnie, powiedzmy sobie. I drugie, też pewien
pewna nadzieja, że z tych danych badań będzie można wyciągnąć jeszcze więcej, a mianowicie analiza mediacyjno-moderacyjna. No, wyobraźmy sobie na przykład taki już najprostszy przykład z tej sali z dzisiejszego popołudnia. Jest znany związek pomiędzy brakiem zaufania do Unii Europejskiej, czyli zaufaniem do Unii Europejskiej, a zaufaniem do rządu, instytucji państwowych. Oczywiście ten związek istnieje, ale on jest moderowany. Wszystko zależy, kierunek tego związku zależy od tego, jaki jest rząd. Bo to jest dodatkowy czynnik, który powoduje, że inna jest rzeczywistość dla rządów, na przykład PiS-u, niż inna dla rządów przez PO. Wydaje mi się, że warunki zachodzenia niektórych zależności, poznawanie tych warunków jest bardzo ważne i że byłoby dobrze większość tych ważnych tez opatrywać także takimi danymi z analiz moderacyjnych zwłaszcza. Dziękuję bardzo. Ja trzy głosy jeszcze widziałam. Pan ambasador, Aleksander Smolar i pan jeszcze tutaj się zgłaszał. I pani Ilasiewicz i wracamy. Bardzo dziękuję. Postaram się w miarę krótko. Jedna uwaga idąca być może w poprzek całej naszej debaty. Mianowicie jak mówimy o zaufaniu do Unii Europejskiej, to czy sympatii do Unii Europejskiej i dość powszechnym problemie postrzegania Unii Europejskiej jako wielkiego bankomatu, co jako żywo nie jest tylko wielką zaletą obecnego rządu, który o tym mówi wprost, jak premier Morawiecki, ale od czasu słynnego jest Kazia Marcinkiewicza, właściwie cały czas mamy opowieść o Unii Europejskiej jako o wielkiej starej ciotce, która wam daje pieniądze. I jeżeli mówimy o winach, to właściwie jest to wina całych polskich elit, ponieważ wszyscy, proszę państwa, czytamy nie tylko polskie gazety. No na Boga, jak bierzemy do ręki Welt, jak bierzemy do ręki Financial Times, to na pierwszej stronie jest połowa tekstów poświęcona rzeczom, które wydarzyły się wokół Brukseli, wokół decyzji unijnych. Gdzie coś takiego od nastu lat widzieliśmy w polskich mediach. Unia w całym przekazie polskich elit jest opisywana jako coś obcego zewnętrznego. Jeżeli szukamy słabości polskiego związku z Unią, to myślę, że od tej narracji zacznijmy. W odróżnieniu od premiera Morawieckiego, ja miałem okazję uczestniczyć rzeczywiście w negocjowaniu naszego wejścia do Unii i jedna z rzeczy, która mnie wtedy bulwersowała, to było sprzedawanie obywatelom gorzkich pigułek w opakowaniu unijnym. Już wtedy, w czasach rządu Buzka. To, że zlikwidowano słynną zieloną strzałkę, przecież było opowieścią pod tytułem Unia Europejska nam kazała. Po czym normalny obywatel wyjeżdżał do Holandii i widział tą zieloną strzałkę na każdym skrzyżowaniu. Wobec tego coś jest nie tak. Czyli krótko mówiąc, jakby pierwsza kwestia to jest kwestia tego, że właściwie cała polska elita opiniotwórcza wpisała się w tę narrację, która teraz za chwilę może się okazać narracją samobójczą o bankomacie. Bo w momencie, kiedy bankomat przestanie działać, to po co nam być? Opowieść o wartościach była opowieścią wczesnych lat. Jedno pytanie z komentarzem, mianowicie o tę korelację zaufania i braku zaufania do rządu w odniesie i z zaufaniem bądź brakiem zaufania do Unii Europejskiej. Ponieważ ja mam wrażenie, że to nie jest takie proste. Znaczy w odniesieniu do ostatnich kilku lat tak. Natomiast zaufanie do Unii Europejskiej na początku XXI wieku było zaufaniem zbudowanym w jakiejś mierze na braku zaufania do klasy rządzącej tut court.
To znaczy, niech przyjdzie ta Unia i nam urządzi. To jest coś, co ja obserwowałem przez ostatnie parę lat w Armenii, gdzie każda najbardziej parszywa dziura, jeżeli była ambitna, to się nazywała europejska. Bo europejski to był desygnat czegoś wyższej kategorii. I ta opowieść budowała zaufanie do Unii w samym początku. To była opowieść marzeń. Stąd to pytanie o tę korelację nieco wcześniej niż w 2008 roku. I pytanie ostatnie, bo tutaj pani, panie profesor, stwierdziły o bliskiej korelacji postaw prodemokratycznych i zaufania do Unii Europejskiej. Otóż pytanie jest, jak definiujemy postawy prodemokratyczne. Bo ja jestem dziwnie spokojny, że tłum wiwatujący w Leżajsku w swoim głębokim przekonaniu jest absolutnie demokratyczny. On jest za demokracją. Wobec tego, czy to badanie, czy to pytanie o demokrację było związane z jakimiś pytaniami doprecyzowującymi czy kontrolnymi? Dziękuję bardzo. Parę uwag. To znaczy, dla mnie pasjonująca była ta debata również w sprzecznościach interpretacyjnych. To znaczy zaczęliśmy od bardzo optymistycznej właściwie wizji i później im dalej, tym gorzej, prawda? Ja nie wpisuję się w ten kierunek, tylko mam parę problemów. To znaczy bardzo, bardzo zainteresowało mnie to zestawienie Janusza Czapińskiego. Ta największa różnica jest przy reformach po 1989 roku. Moim zdaniem to jest w ogóle cała problematyka, która jest niezbadana. To znaczy trauma, tak naprawdę trauma, jako przeszło bardzo dużą część społeczeństwa w okresie transformacji, prawda? I to, co powiedział Irek Krzemiński, że najbardziej to dotknęło biznesmenów, to jest nieporozumienie. Dla nich to dotknęło w poziomie racjonalnym. Oni mogli zareagować w taki czy inny sposób. Natomiast bardzo duża część społeczeństwa do dzisiaj jest przerażona, nawet jeżeli oni nie byli bezpośrednio dotknięci. To znaczy, to jest typ traumy i typ... No, nawet jeżeli Kaczyńska, no nieprawda, no dobrze, ale no, to zabierzesz głos innym razem albo później. Nawet jeżeli Kaczyński nie umie się posługiwać kartą kredytową, prawda, to dotyczy połowy społeczeństwa. Połowy społeczeństwa nie rozumie kodów kulturowych dzisiejszej sytuacji po prostu. I to jest źródłem bardzo istotnej traumy i mnie się wydaje, ta duża część społeczeństwa głosowała, Mirka się nie zgadza, ale w razie, moim zdaniem to jest bardzo interesujący temat. To znaczy większość Polaków globalnie akceptuje i pozytywnie ocenia transformację, równocześnie nie wybaczy tym, którzy zaaplikowali to gorzkie lekarstwo, po pierwsze. Po drugie, to są istotne klasowe różnice. Nie jest sprawą przypadku, że różnice klasowe powracają przy analizie tego, co się dzieje, nawet jeżeli wyznaczniki owej klasowości są inne. Teraz drugi problem, jeżeli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej. Moim zdaniem zaszła rzecz, która jest niesłychanie istotna, która od czasu do czasu w publicystyce pojawia się, ale nie ma żadnych, tak powiem, badań. To jest stosunek do Zachodu. Moim zdaniem on ulega istotnej zmianie. On ulega istotnej zmianie. Po pierwsze, Zachód się skompromitował kryzysem i nie wspomniano jeszcze problemem migracyjnym, bardzo, bardzo, bardzo istotne. I po drugie, rzecz, która była badana już, jeżeli chodzi o Niemcy, początku XIX wieku. To znaczy w gruncie rzeczy upokorzenie związane z modelem imitacyjnym rozwoju. To znaczy, że tak długo, jak mieliśmy z tego bardzo poważne frukty, akceptowaliśmy to. Ale wtedy, kiedy Zachód okazał swoje słabości, odrzucamy to i odrzucamy Zachód w dużym stopniu. To jest problem, moim zdaniem, niesłychanie istotny. To zresztą na poziomie intelektualnym, w produkcji intelektualnej, to jest coraz bardziej widoczne, prawda? To nie jest na poziomie propagandy pisowskiej, tylko na poziomie takich wykwitów intelektualnych, ale mentalności wokół pisowskiej, to widać odrzucenie Zachodu. Moim zdaniem to jest niesłychanie istotne, dlatego to jest sprzeczne z całą tradycją. To nie znaczy, że nie było antyzachodnich w polskiej tradycji tendencji, nurtów. One oczywiście, że były. Natomiast zwłaszcza w XX wieku i tak masowe zjawisko i zwłaszcza w grupach oświeconych często, prawda? To tego moim zdaniem nie było. No, na tym zakończyć. Komu mam dać? Dziękuję. Tutaj. O, i powędruję dalej. Tak, tak, tak. Do pana i potem do pani Ilasiewicz. Tomasz Krawczyk.
Jestem zaskoczony, po raz pierwszy chyba się z Aleksandrem Smolarem zgadzam, że tak, że rzeczywiście dużym, czy chyba największym problemem dzisiaj, patrząc na to otoczenie intelektualne PiSu, jest odrzucenie Zachodu i moim zdaniem to jest jedno z największych zagrożeń dla tego środowiska. Ale jednocześnie to mnie prowadzi do tego, że no, niestety Marks się mylił, że jednak w polityce jest tak, że byt kształtuje świadomość, tak? Tak, przepraszam. Tak. I dlatego właśnie dzisiaj rząd Mateusza Morawieckiego, czy w ogóle PiS może sobie pozwolić na narrację o dobrej Warszawie, a złej Brukseli, dlatego że po pierwsze tak, jesteśmy po kryzysie i jesteśmy przede wszystkim po kryzysie migracyjnym, którego my oczywiście w żaden sposób nie odczuliśmy, tak? I my go tylko widzimy poprzez przekaz mediów, tak? Czy polskich, przede wszystkim polskich. I bardzo łatwo to jest to rozegrać. I do tego dochodzi właśnie jeszcze porzucenie Zachodu, tak, w pewnej części elit konserwatywnych, tak, i przemieszczanie się na wschód, tak, co to w zasadzie ma oznaczać, chociaż Paweł Kowal od wielu lat o tym mówi, że polskie elity się orientalizują, tak, i przestają być oksydentalne. I to moim zdaniem jest rzeczywistym tak naprawdę zagrożeniem dzisiaj ze strony konserwatywnych elit. I jestem zaskoczony, że muszę Adama bronić, że jest za mało antypisowski w swojej krytyce prezydenta Dudy. Oczywiście to przemówienie w Leżańsku było, znaczy nie powinno nigdy mieć miejsca, tak? No, zwłaszcza w przypadku prezydenta, który nie powinien mówić o wyimaginowanej wspólnocie. Znaczy można mówić o tym na wykładzie z filozofii polityki albo teorii europeizacji, tak, na ile to jest wyimaginowana wspólnota lub nie. Jeśli chodzi o pozew wyborczy, to akurat nie reforma wymiaru sprawiedliwości nie ma nic do rzeczy. Wynika to wprost po prostu z kodeksu wyborczego, że nie można było premiera Morawieckiego było zaskarżyć. Gratuluję kancelarii wyborczej, która się tego podjęła, za darmo w zasadzie, bez wykonania pracy zarobiła na tym pozwie. Ale mam jeszcze na sam koniec mam pytanie do profesora Czaplińskiego, bez żadnego podtekstu. Gdyby pan mógł zdefiniować, jak pan rozumie postawę ksenofobiczną, wydaje mi się, że ten zbiór, tak, bo wydaje mi się, że to jest pewien zbiór postaw, jest dla mnie zbyt nieokreślony albo zbyt duży. Gdyby pan to mógł to określić, byłbym bardzo ciekawy. Dziękuję. Dziękuję. I ostatni głos z sali. Tak. Dobrze. Ja się całkowicie zgadzam i z tezą pana Smolara i pana, a nie zgadzam się tym razem z panią profesor Marody, że Unia jest tym punktem odniesienia dla Polaków. My istotnie, cały problem jakby współczesności u nas w tej chwili polega na tym, że my jakby nie mamy punktów odniesienia, do których dążymy. Gdzieś został zagubiony taki pozytywny cel, do którego się dąży i który uzasadnia jakby podejmowane wysiłki. I druga sprawa, krótka. Ja w ostatnich latach robiłam kilka analiz na temat głównie dotyczących młodzieży i ich postaw wobec Unii Europejskiej. I to znaczy młodzieży w wieku, w tej pierwszej grupy najmłodszej wyborców, to znaczy 18-24. I tu mnie trochę dziwi ustalenie przedstawionego nam badania, że te generacyjne różnice nie wyszły. Ponieważ jeżeli chodzi o stosunek do Unii i wymierzony w bardzo różnych wymiarach, to na ogół te grupy najmłodsze, czyli te 18-24, istotnie odbiegają,
no niestety statystycznie, bo ja nie mam w tej chwili dostępu do jakościowych badań, od średniej krajowej. I ostatnia sprawa. Mnie bardzo interesowało w ostatnich latach stosunek do tego, co umownie się nazywa ingerencją instytucji Unii Europejskiej w zmiany, które się dokonują w Polsce, głównie w odniesieniu do reformy sprawiedliwości, prawda? To znaczy najpierw konstytucyjnego Trybunału, tak, dziękuję panu bardzo, a teraz całej tej sprawy sądownictwa. Proszę państwa, to jest bardzo ciekawy przypadek, że właśnie w tych grupach najmłodszych narastają bardzo silne różnice w ocenie tej ingerencji w sprawy krajowe i rośnie bardzo wyraźnie przewaga takiego pozytywnej oceny i uzasadnienia dla tej ingerencji w młodzieży. I tutaj bym... Tak. To są badania CBOS-owskie, jeszcze tam ogólnoeuropejskie. Także co? Przedtem była wyraźny podział na prawie równych za i przeciw, czyli akceptacji ingerencji instytucji unijnych w Polsce, czyli tych, którzy akceptowali je i nie akceptowali, już nie chcę wchodzić w szczegóły w tej chwili. Natomiast w tej chwili już w odniesieniu do części, do oceny tego ostatniego roku i tego, co się wokół obszaru sprawiedliwości dzieje, wyraźnie wzrasta akceptacja dla ingerencji zewnętrznej do tej sprawy. Dlatego bardzo polecam, po prostu mi się wydaje, że my trochę za mało zwracamy uwagi na tą część naszego społeczeństwa, która się nie dzieli ze względu na orientacje polityczne, a powiedziałabym partyjne, tylko ze względu po prostu na ocenę ich własnych interesów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trochę właśnie zostało zadane moje pytanie generacyjne. Ja chciałam się dopytać tutaj Joanny o ten jedyny strukturalny który według badań wyszedł jako statystycznie znaczący. Jak on wyszedł, w którą stronę? I nim oddam głos naszym panelistom z ogromną prośbą o bardzo krótkie wypowiedzi, bo niestety czas jest bezwzględny. Ja chciałam na jeszcze jedną rzecz, moim zdaniem niezwykle ciekawą, zwrócić uwagę. Ona została podniesiona z sali, a także przez pana Adama Traczyka, mianowicie kwestie bezsilności polityki i sprawczości, bo tutaj zaszła bardzo duża zmiana. Unia przez bardzo długi czas była postrzegana jako czynnik siły i sprawczości politycznej i stabilności, a potem coś takiego się zdarzyło, że zaczęła być postrzegana jako czynnik bezsilności i coś, co zakłóca wpływ człowieka na sprawy polityczne z różnych powodów. I ta rzecz także jest rozgrywana i tutaj był taki głos z sali, że PiS generuje niepewność. Otóż w moim przekonaniu, nam jak tutaj siedzimy pewnie w większości, wydaje się, że PiS generuje niepewność, bo dekonstruuje instytucje, ale zwolennikom PiSu się, oni wreszcie odnajdują w pewność w tym, że wiadomo co jest czarne, co jest białe, gdzie jest wróg, gdzie jest przyjaciel, kogo bić, kogo całować. Znaczy świat się zrobił prosty, czarny, biały i to generuje bezpieczeństwo, a instytucje nie są postrzegane, zwłaszcza polskie instytucje i obawiam się, że także unijne instytucje, patrząc zwłaszcza na poziom zaufania do tych instytucji, jako czynnik bezpieczeństwa. My wiemy z teorii różnych, że nie ma bezpieczeństwa bez stałych instytucji, ale taka praktyka życia i odbioru chyba wygląda tutaj inaczej. Co powiedziawszy, w odwrotnej kolejności chciałabym przekazać głos i tak macie państwo po 3 minuty.
Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że pojawiły się głosy i Aleksander Smoler o tym mówił, i Tomek Krawczyk o imitacji. To jest rzecz, której ja nie zdążyłem powiedzieć w mojej pierwszej wypowiedzi. No i Iwan Krystef mówi, tak, imitatorzy nigdy nie są szczęśliwymi ludźmi. I wydaje się, że dokładnie tutaj mamy z tym do czynienia. PiS oferuje pewien swój własny model rozwoju, w którym zgadzam się z tym odwróceniem się od europejskości, ale nie całkowitym. Europa ciągle funkcjonuje jako pewne wyobrażenie dobrobytu. Zresztą prezes Kaczyński mówił o tym całkiem niedawno, że wpierw w Polsce będzie jak we Włoszech, a niedługo potem będzie jak w Niemczech, a potem jak w ogóle jak w Holandii. Tak? Więc jakby ten element ekonomiczny funkcjonuje i on też wyszedł w naszych badaniach na tych właśnie umiarkowanych zwolennikach, centroprawicowych umiarkowanych zwolennikach Unii Europejskiej. O tak. Tutaj pani na mnie nakrzyczała, że wyraziłem się w pewien sposób pochlebnie o prezydencie Dudzie. Nie, ja nie wyrażam się pochlebnie o prezydencie Dudzie. Ja jak najbardziej potępiam te jego słowa, uważam, że są szkodliwe, że są groźne i prowadzą. Dobrze, to ja wytłumaczę dokładnie, o co mi chodziło. Chodziło mi o to, że ja, jak mówię, potępiam jak najmocniej słowa prezydenta Dudy. Uważam, że są groźne, uważam, że są szkodliwe. Ja siebie na skali od 1 do 10 jako zwolennika Unii Europejskiej określiłbym mocną 12. Więc jak najbardziej w żadnym stopniu nie pochwalam tych, ale staram się ocenić jako analityk skuteczność tych słów do budowy pewnej narracji politycznej, pewnej opowieści. I zwracam uwagę, że nie musi to się udać, ale to się może udać, bo tam są elementy, które są groźne. Profesor Krzemiński mówił o braku wpływu kryzysu. No ja mogę tylko, ja mówię, nie jestem także osobą, która się zajmuje polityką społeczną, dlatego odsyłam do ludzi w tym wypadku mądrzejszych ode mnie i polecam lekturę Obywatela na Zielonej Wyspie. To są zespół badawczy z Instytutu Polityki Społecznej UW, wydany zdaje się przez PAN. I tak, żeby co do niepewności już pani ambasador powiedziała, ja dodam także, że no, pewności dodaje także 500+. Pewności dodaje to, że nie ma cudzoziemców. Tak? Więc jakby to możemy patrzeć zawsze spójrzmy na dwie strony tego medalu. I ostatnia kwestia, tak żeby troszeczkę było optymistycznie, bo tak mówiłem, same pesymistyczne rzeczy na dobrą sprawę. Największe poparcie, jak patrzymy sobie na te statystyki, 85% popiera obecność Polski w Unii Europejskiej, jak spojrzymy sobie na szczegółowe polityki, czyli na przykład przyjęcie euro, wychodzi, że tam 1/4, 1/3 w porywach popiera przyjęcie euro, co sugeruje pewną wstrzemięźliwość co do głębszej integracji. Tak? Ja się z tym co do zasady zgadzam, ale zwracam też uwagę, że nie mieliśmy, od 10 lat praktycznie w Polsce nie ma debaty o przyjęciu euro. Ostatni raz poważnie dyskutowaliśmy o przyjęciu euro w latach 2008-2009, kiedy Donald Tusk zapowiedział, że przyjmiemy euro do około tam 2011 roku. I to był też jedyny moment w historii, kiedy zwolenników euro było więcej niż przeciwników. Zdaje się, kwiecień 2009 to jest 52% mocnych i miękkich zwolenników euro. Więc wydaje mi się, że nie powinniśmy tutaj się poddawać specjalnie, jeżeli partiom politycznym wyjdzie w fokusach, że Polacy nie są specjalnie chętni do integracji. Wydaje mi się, że to można przełamać, bo to już było przełamywane. Tylko no potrzeba wiarygodnej oferty. Tak? Nie wiem, czy obecne partie polityczne są zdolne do tego, bardzo bym chciał. No a jeżeli nie, no to zaczyna się maraton wyborczy, jest duży ruch na scenie politycznej, może pojawi się inna siła polityczna, która będzie w stanie taką ofertę sformułować. Dziękuję. Padło pytanie o definicję ksenofobii. Operacyjną definicją postawy ksenofobicznej było odmawianie zgody na to, aby homoseksualiści mogli układać sobie życie według własnych przekonań i akceptacja, twarda akceptacja twierdzenia, że zbyt wiele mają do powiedzenia w naszym kraju osoby obcego pochodzenia. Odpowiedź na pytanie profesora Grzelaka już padła z ust pani ambasador i potwierdzona przez pana. Jednym generuje PiS niepewność, odbiera pewność, ale innym wręcz przeciwnie. Daje poczucie pewności, stabilności i naszości, swojskości. To jest istotne, ponieważ z kolei na pytanie Irka, to jak w ogóle mogło dojść do tego, że po dwóch kadencjach Polacy stawali się coraz szczęśliwsi, coraz bogatsi.
coraz lepsze mieli życie, tak, w różnych wymiarach. No i postanowili sobie zmienić kierowcę, tak, tego pojazdu, którym jechali. Moja odpowiedź jest zawarta w tytule rozmowy z Jacka Żakowskiego ze mną, która się ukazała no jeszcze grubo przed wyborami, po edycji diagnozy w 2015. Pora na igrzyska. Innymi słowy, chleba dosyć. Myśmy już to większość tych zaniedbanych potrzeb materialnych już odrabialiśmy. 65% Polaków już miało swój samochód i reszta też już mogła sobie ten samochód kupić. Ale odezwały się potrzeby, które już puchły, także i na Zachodzie, potrzeby tożsamościowe. Tak? Kim my jesteśmy, z kim mamy się identyfikować, kto to jest Polak, czym się powinien charakteryzować, jaki powinien mieć stosunek do innych. Wróciła pamięć, taka społeczna pamięć historii. Zawsze mieliśmy dookoła siebie jakichś wrogów. Teraz jeden z tych wrogów uszknął sporo naszej tożsamości, myślę o zachodnim. Owszem, dał zarobić, ale w sposób, który no, wyglądał trochę na takie ekonomiczne kondominium. Tak? No po prostu rodzaj takiej okupacji ekonomicznej. No, na jego garnuszku żyjemy. Te głosy coraz częściej się odzywały. Innymi słowy, materialnie nam jest dobrze, zadowoleni jesteśmy z rodziny, z własnego życia, ale chcemy czegoś więcej. I w to się wpisywało hasło Polska w ruinie, bo nie należało tego hasła rozumieć w tym sensie, że Polska ugrzęzła ekonomicznie, tak? Że się rozpada gospodarczo. Nie. To hasło oznaczało, że państwo polskie jest w ruinie. Państwo polskie jest w ruinie. No, skrót myślowy, tak? Polska jest w ruinie. Innym słowem, instytucje trzeba postawić na nogi. Instytucje zawiodły. A jakie mają być te instytucje? Nasze. Patriotyczne. Nie wiem, czy państwo byliście ostatnio w którymś z oddziałów Poczty Polskiej. Tak jest wszędzie. W każdym oddziale. No patriotyzm aż szczęki wykrzywia. Naprawdę. Nie wiem. Nie wiem, czy większość źle to znosi. Czy to jest, czy ten sceptycyzm wobec Unii, tak? Taki podgrzewany też przez polskich polityków. To jest element większej całości, czyli zmiany postaw wobec Zachodu. Ja bym tak daleko nie szedł, chociaż następują zmiany na razie punktowe. Znaczy, pojawiają się zastrzeżenia co do tego, jak funkcjonują zachodnie społeczeństwa, ale jeszcze mało uogólnione. To nie jest tak, że cały Zachód jest B. Ale jednak Zachód zaczyna przypominać trochę Sodomę, Gomorę. No, legalizacja małżeństw jednopłciowych, no jak to jest? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Czy trzeba jakoś redefiniować, znowu Irek Krzymiński, redefiniować to irytująco dla niektórych trwałe, momentami nawet zwyżkujące jeszcze po tych wszystkich awanturach w kontaktach z Zachodem, poparcie dla prawa i sprawiedliwości? Moim zdaniem niczego nie trzeba redefiniować. Niczego nie trzeba redefiniować. PiS doskonale potrafi zagrać na tych strunach, które zidentyfikował jako głębokie pragnienia tego swojego suwerena, który liczy 20% dorosłych Polaków. I już. I zaspokaja ich potrzeby. Głównie w tej chwili potrzeby tożsamościowe, ale jeszcze przy okazji daje im poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, tak? Damy tyle pieniędzy, żeby wam wystarczyło. Żebyście godnie żyli. Czy ta gospodarka naśladowcza nam zaszkodziła? Nie.
znaczy w przyszłości nam zaszkodzi, bo zostaniemy w tyle, ale ja myślę, że nie w świadomości Polaków, że imitujemy w sensie gospodarczym Zachód. To nie, to Polacy nie mieli takiego przekonania. Tak, tak. No właśnie. Tak. Bo tu są elity, tam gadają elity, a PiS interesuje głos tych, których wicepremier Gliński chciałby widzieć jako nowe elity. Bo on mówi, teraz przyszła pora na tworzenie nowych elit. No to jest dosyć groźna dla państwa, jak rozumiem, dla mnie też zapowiedź. Ale może się to nie do końca uda. Jak dalece przypadek decyduje o rozdaniu kart wyborczych? PiS, ja przewidywałem, że PiS będzie zwycięzcą tych wyborów. Ale do głowy mi nie przyszło do końca, że zdobędzie bezwzględną większość w parlamencie. O tym, że PiS zdobył bezwzględną większość w parlamencie, zdecydował przypadek pod tytułem Leszek Miller. To był decydujący przypadek o tym, że oddał większość parlamentarną PiS-owi właśnie przywódca SLD, nikt więcej. Ja nie wiem, jakie on miał analizy, jakie podstawy do tego, żeby startować w koalicji z 8-procentowym progiem wyborczym, gdy wszystkie badania pokazywały, że absolutnie 5-procentowy samodzielnie próg wyborczy SLD przekroczy. Czy to napawa mnie optymizmem, nadzieją, że teraz znowu się jakiś taki przypadek zdarzy, że ta zorganizowana mniejszość utraci rządy na rzecz innej, ale lepiej jeszcze zorganizowanej i nieco większej mniejszości? Nie, nie sądzę. Moim zdaniem, przepraszam za taki no wręcz ostry pesymizm, wszystko wskazuje na to, że żaden przypadek nie zdecyduje o zmianie politycznej w Polsce, jeśli chodzi o kolejną kadencję parlamentarną. PiS ma wszystkie instrumenty w tej chwili w ręku. I im bardziej będzie zadzierał z Zachodem, tym silniej utrwali swoją pozycję, a tych pieniędzy, być może nawet coraz bardziej pustych, wystarczy do roku 2020 niewątpliwie. To nie mam co do tego żadnych wątpliwości, zwłaszcza jak taki magik ekonomiczny, historyk z wykształcenia się za to wziął. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ostrym pesymizmem zawiało, zwłaszcza jak zaczęłam sobie wyobrażać, co się stanie po 2020 roku. Już bez tych pustych pieniędzy, a z tą samą władzą ewentualnie. Bardzo proszę. Ja może zacznę od odpowiedzi na pytanie, które tutaj padło, jak ci nasi badani definiują demokrację, bo to była oczywiście słuszny domysł, że różnie, prawda? Akurat mogliśmy to sprawdzić, co jest rzadkością w badaniach takich kwestionariuszowych. I jak można się domyśleć, są dwie frakcje, w związku z tym jedna definiuje demokrację w taki klasyczny sposób jako polityczne wolności i zachowania. Natomiast druga definicja demokracji ma taki bardziej demokratyczny, socjalny charakter. Co jest ciekawe, mianowicie było tam pytanie o stosunku, jak się ocenia współczesny, obecny sposób rządzenia w Polsce. I wyszedł nam przez wszystkie te cztery europejskie sondaże, to było tak, że negatywne oceny przeważały nad pozytywnymi. Natomiast w 2000, tutaj teraz w tych ostatnich badaniach, wyszedł nam taki wykres z dwoma skrzydełkami, czyli duża liczba osób oceniających negatywnie i pewna liczba osób oceniających pozytywnie. Od razu powiem, nie wiem,
dla optymistów, dla pesymistów, że tych oceniających negatywnie było znacznie więcej. Natomiast było też chyba 17% wybierających tą skrajnie pozytywną ocenę. No, jak państwo myślą, jaki sposób rozumienia demokracji łączy się z każdym z tych ocen? Nie muszę tego tłumaczyć. Oczywiście ten socjalny z tym pozytywną oceną. Ja bym chciała przy tej okazji, trochę wybiegając przed Joannę, bardzo podziękować za wszystkie te głosy, które są dla nas niezmiernie cenne, bo jak powiedziałam, mamy teraz olbrzymią ilość danych i trzeba je będzie bardzo poważnie interpretować i mam nadzieję też szukać tam takich klasterów, o których mówił profesor Grzelak. Natomiast chciałabym się tutaj odnieść przede wszystkim do tego, co powiedział profesor Czapiński, którego oczywiście ja nie wierzę, żeby mi się udało przekonać, bo on zawsze ma rację. Ale w każdym razie chciałabym tutaj zwrócić delikatnie uwagę na fakt, że po pierwsze no, z naszych badań w ogóle nie mówi się o pieniądzach. W tych naszych wywiadach zebranych w ogóle nie pojawia się motyw pieniędzy idących z Unii. Tam się pojawia łatwość życia. To jest zupełnie inny wymiar. Podkreślam to. Tam w ogóle nie pojawia się wątek, że Unia nam coś daje. Zresztą nawiasem mówiąc, dlatego że nasi badani uważają, że to wszystko oni zrobili przy kłodach rzucanych im przez polskie państwo, co jest takim wątkiem raczej mało obecnym w dyskusji. Druga sprawa. Czekaj, posłuchaj, czekaj. Użyłeś takiego ładnego przykładu, że PiS no, mówi, że sądy trzeba było zreformować, no i właśnie zreformował i wszyscy będą za. No to ja się chcę zapytać, jaki będzie efekt reformy szkół, z którym w tej chwili mamy do czynienia. Bo wydaje mi się, że pierwsze reakcje rodziców no, raczej nie wskazują na to, że przyjęli to tak bez oporu czy konformistycznie się do tego ustosunkowali i tak dalej, i tak dalej. O służbie zdrowia ja nie mówię, bo dlatego, że przed służbą zdrowia można uciec, przed szkołą tak nie do końca, bo jest droższa po prostu. Ja bym chciała jeszcze, nie chcę za Joannie zabierać czasu, żeby mogła coś powiedzieć, ale chciałabym powiedzieć tak, to, co mówił Alex Molar, żadnej traumy nie widzę w tych wywiadach odnośnie przeszłych wydarzeń. Widzę bardzo wysoki poziom poczucia zagrożenia, niepewnością, na co stawiać. To jest zupełnie inny problem. Natomiast w ogóle przeszłość jak gdyby tam się nie pojawia w szczególny sposób. Ja mówię o jakościowych badaniach. Co zabawniejsze jest może, to, że proszę państwa, myśmy dobierali te fokusowe grupy wedle zwolenników PiS-u i PO, tak jak ty to opowiadałeś. Ja nie jestem w stanie rozpoznać, którą grupę czytam. Oni się prawie nie różnią w poglądach, prawda? I w związku z tym jest inny czynnik, nie związany z poglądami i wartościami. Pytanie, jaki to czynnik? Oczywiście i tutaj możemy sobie gdybać, ale myślę, że w grę wchodzi również ta szczęśliwość związana z rządami PO. Owszem, ale nie wszyscy byli tacy szczęśliwi. W związku z tym szukanie zmiany, to jest proszę państwa, jak mi niedawno ktoś powiedział, no to wygląda troszeczkę tak, że jak obstawiania meczu piłkarskiego. Nie chodzi o igrzyska. A nuż się uda innej ekipie wygrać ten mecz, prawda? W związku z tym, i to jest moja ostatnia uwaga, bo cała dyskusja troszeczkę tak balansowała. Po pierwsze mówiliśmy o tym, co my, jak uważamy, jakie wedle nas jest polskie społeczeństwo, a po drugie mówiliśmy o polityce.
I to są troszeczkę jednak odrębne tematy, bo kiedy ja się zastanawiam, jakie jest polskie społeczeństwo, to ja sobie no, staram się dociec, co go rusza, co go motywuje, w jakim kierunku będzie parło. Ono może używać, proszę Państwa, bardzo różnych narzędzi do osiągnięcia swoich celów. Dla niego głosowanie na PiS jest oczywiście narzędziem. A jak my mu zaczynamy mówić o polityce, to nagle pojawia się zupełnie inny język, wartości, tożsamości i tak dalej, i tak dalej. I trzeba byłoby to rozdzielić, ponieważ naprawdę wiedza o tym, co motywuje społeczeństwo, ona pozwala nam także dyskutować o polityce, ale nie ma bezpośredniego przełożenia. To nie jest tak, że ja kocham PiS albo ja kocham PO i bezwarunkowo jestem mu wierna. Figura retoryczna. Dziękuję bardzo. Joanna Koniecz. Dziękuję bardzo. To no, trzy słowa, bo tutaj tak, bo tu właściwie większość rzeczy została powiedziana. Ja może odpowiem po prostu na pytania, chociaż tutaj co chwilę miałam ochotę wstąpić w jakąś polemikę albo coś dodać, ale tak, przede wszystkim pytanie było o te generacyjne różnice w tym postrzeganiu Unii Europejskiej. One wyszły, to znaczy to była właśnie jedyna z takich zmiennych demograficzno-społecznych, która z tych takich, co zazwyczaj bierze się pod uwagę, pozostałe nie wychodziły, znaczy nie wychodziły żadne znaczące różnice, a tutaj jeśli chodzi o pokolenie, to tak, to jak najbardziej wyszło i wyszło w taką stronę, jak się spodziewamy. To znaczy, że im młodsi byli badani, tym częściej byli proeuropejscy. I to proeuropejscy, tak? No nie wiem, nie, tego się nie spodziewamy. Nie, bo właśnie, znaczy nawet, ja nawet jakoś szczególnie poświęciłam temu sporo czasu w analizowaniu tego, dlatego że w badaniu CBOS-u, tym z którego tam pochodził, już nie będę tego może przeglądać, ten pierwszy wykres, tam gdzie jest pytanie, znaczy były pytania poświęcone temu, czy popieramy w ogóle członkostwo w Unii Europejskiej, a potem właśnie jakie mają być relacje Polski z Unią Europejską i tam czy głębsza integracja, czy nie głębsza. Tam rzeczywiście w 2017 roku w CBOS-ie najmłodsza kategoria wiekowa najczęściej wybierała to, że należy wyjść w ogóle z Unii Europejskiej. Znaczy tam oczywiście to nie była jakaś, to nie była większość absolutnie, ale no ja nie pamiętam, tam w tym tekście jest przytoczona konkretna cyfra. W każdym razie było to dwucyfrowy odsetek. Natomiast w żadnym z sondaży, które ja analizowałam, ani w tym europejskim sondażu wartości, no tutaj nie było pytania, jakie relacje, tylko czy mamy zaufanie do Unii Europejskiej, czy nie, ale tam najmłodsi mieli zaufanie, znaczy w grupie najmłodszej było więcej tych, którzy ufają, niż tych, którzy nie ufają, tak? A drugi sondaż, na który też się powołuje taki współczesne wydarzenia, to tam już pytaliśmy właśnie o te relacje, czy głębsza integracja, czy nie głębsza i tam ta najmłodsza kategoria wiekowa to była właściwie jedyną z kategorią, w której zwolennicy głębszej integracji przeważali nad zwolennikami tego, że tam zachować niezależność w ramach Unii. W związku z tym, no, znaczy ja nie wiem, no trudno mi powiedzieć, skąd CBOS-owi tak wyszło, ale no, to, znaczy, no, nie w żadnym z danych, które ja miałam do dyspozycji, nie znalazłam potwierdzenia tego, że najmłodsi są najmniej, czy mniej proeuropejscy niż trochę starsi od nich. Nie, no u nas było tak, że byli najmłodsi. I to jest też częściowo, może być jakiś element odpowiedzi na pytanie pana Roberta Sobiecha, kto dołączył do tej grupy o wysokich aspiracjach wolnościowych, bo no, znaczy oczywiście znowu tak, to dane z tymi aspiracjami wolnościowymi to mamy Europejski Sondaż Wartości, natomiast no, to co mówimy o integracji europejskiej, no to są inne dane, tak? No nie można ich połączyć bezpośrednio, więc nie mogę tutaj
na to popatrzeć, no ale, ale no, mogę popatrzeć na rozkład generacyjny tego i znowu wiem, że najmłodsi mają przeciętnie wyższy poziom aspiracji wolnościowych niż starsi. A zatem no, ci najmłodsi z 2017 roku w 2008 byli zbyt młodzi, żeby wziąć udział w sondażu, tak, bo mieli tam 10 lat. W związku z tym to jest może częściowa odpowiedź, chociaż oczywiście na pewno nie całościowa, bo też twórcy tego indeksu, Welzel i Engelhardt, zwracają uwagę na to, że te aspiracje wolnościowe, one są wybierane częściej wtedy, jeżeli ludzie widzą jakieś zagrożenie dla nich. Prawda? No, można mówić, że te pytania były tak sformułowane, no, jakie cele są ważne dziś dla naszego kraju? No i tam się właśnie to zapewnienie wolności słowa, tak, stworzenie ludziom możliwości wpływania na decyzje władz, a jak ja uważam, że mam wpływ na decyzje władz i mam wolność słowa, no to może nie jest to dla mnie takie ważne, bo to już jest załatwione, prawda? W momencie, kiedy to nie jest, to zaczyna być problemem, no to ja to chcę wybierać. Więc tutaj to może być też świadectwo tego, że w 2008 roku rzadziej jakoś dostrzegano w tym obszarze jakieś zagrożenie. To jest jedna odpowiedź. Druga odpowiedź, co było przed 2008 rokiem, jeśli chodzi o zaufanie do Unii Europejskiej i do rządu. Niestety w 99 roku, tak, był poprzedni sondaż, tam nie pytano Polaków, czy mają. W każdym razie nie pamiętam, żebyśmy mieli dane o tym, czy Polacy mają zaufanie do Unii Europejskiej. Więc, ale w każdym razie, tu jest tak, że oczywiście mamy tylko te punkty czasowe, w których były. No, ten sondaż wartości jest powtarzany właśnie, jak profesor Marody powiedziała, tak mniej więcej co 10 lat, tak? Poprzedni, był w 90 roku, był w 99, był w 2008, no i teraz w 2017. Co było pomiędzy tym, jeżeli jakaś inna agencja zadała jakieś pytanie podobnie brzmiące, no to wiemy, ale jak nie zadała, no to nie wiemy, prawda? Więc zadaje się te pytania w różny sposób czasami. Tak, poza tym, jeszcze wygłoszę może króciutki komentarz do tego, co mówił profesor Czapiński, bo to były bardzo ciekawe te zestawienia, ale i tak samo jak popatrzymy na to, co myśmy dobierali tych właśnie naszych badanych ze względu na to, na kogo głosowali. Ja cały czas mam wrażenie, że jak tak robimy, to znaczy jak bierzemy pod uwagę zwolenników PiS-u i Platformy, to my bardzo dużo rzeczywistości społecznej gdzieś ucieka z naszego pola widzenia, bo partie polityczne mają ten rząd dusz tylko w niewielkim stopniu. No, ile? 40% chodzi na wybory. No, reszta, oczywiście w sondażu, jak pytamy, czy masz zamiar wziąć udział w wyborach, to dużo więcej mówi, nie 40%, tylko nie wiem, 60%, tak? Coś takiego, mniej więcej. No i potem, to troszkę więcej było, tak? Ale tutaj. Mnie się wydaje też, że Kościół jest też taką siłą, która ma rząd dusz, tak? Też się kurczy ten rząd dusz Kościoła, ale może tu, ale powoli, tak. Natomiast jeszcze, właśnie jeśli chodzi o tą rolę Kościoła, na którą, to, że to taki silny ma związek z tymi postawami proeuropejskimi teraz, a dawniej nie było, to dla mnie było bardzo ciekawe i takie istotne i przypominam sobie, że w okresie przedakcesyjnym Kościół, to właśnie była taka moja pamięć po prostu z życia, którą trochę próbowałam zweryfikować w danych. Mianowicie
Pamiętam, że pod koniec lat 2000, znaczy na początku lat 2000 Kościół zajmował taką postawę wyczekującą, taką nie bardzo, raczej niechętną, ale tak jak mi się to wydawało, ale nieokreśloną, jeśli chodzi o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, aż sprawdziłam to, kiedy to było. Marzec 2001 rok. Prymas Glemp został zaproszony przez belgijski Kościół katolicki do odwiedzenia Belgii. Spotkał się z Komisją Europejską wtedy i jak wrócił do kraju, to to, co Kościół mówił, sygnały wysyłane przez Kościół na temat akcesji Polski do Unii Europejskiej, zmieniły się diametralnie. I, znaczy, no to też, tak, na pewno, ale no właśnie, ale... W związku z tym, znaczy dziś, co mówi Kościół o Unii Europejskiej, widzimy, tak? No to rzeczywiście, jak to odbiera, znaczy co mówi, to jedno jeszcze, jak to odbiera społeczeństwo. Widać, że odbiera to no, raczej znaczy w tym sensie, że zwolennicy, czy ci, którzy są bardziej prokościelni, powiedzmy, są jednocześnie sceptyczni w stosunku do Unii Europejskiej. Myślę, że to naprawdę jest bardzo ważny czynnik, który będzie miał tutaj znaczenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ta kwestia generacyjna, którą podniosłam, dlatego zadałam to pytanie, bo chciałam, żebyście Państwo usłyszeli tę odpowiedź, bo w moim przekonaniu bardzo dużo krąży takiego stereotypu w debacie publicznej, że młodzież jest antyunijna. Tymczasem z tych danych to nie wychodzi. Jak to zinterpretujemy, to już inna sprawa, ale przynajmniej jest to jakieś podważenie powszechnie krążącego stereotypu. Ja chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za 2,5 godziny naprawdę gorącej, intensywnej debaty i powiedzieć, że tą dyskusją jeszcze raz chyba sobie wszyscy pokazaliśmy, że dyskusja o Unii tak naprawdę chciał, nie chciał, chciała, nie chciała, sprowadza się do dyskusji o Polsce. O naszej polityce, o naszym państwie, o naszych instytucjach, o naszej tożsamości i o naszym społeczeństwie i to bardzo dobrze, bo to już wcale nie jest dyskusja, jak mało było w tym gospodarki, proszę zwrócić uwagę, jak dużo tożsamości, więc my przynajmniej jakoś próbujemy za tymi trendami nadążyć. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panelistom i wszystkim Państwu i do zobaczenia, bo następny rok jest rokiem wyborów europejskich i będziemy tę dyskusję kontynuować.